klubu numer 54. Zaczynamy po tym wspaniałym spotkaniu przegranym przez naszych grajków 2-0 ze Śląskiem Wrocław. Myślę, że warto pogadać o tym, co się wczoraj wydarzyło, a może o tym, co się nie wydarzyło. Także zapraszamy Was do dyskusji. Jest godzina 22.05, także można używać też słów powszechnie znanych jako niecenzuralne. Myślę, że każdy jest po wczorajszej przegranej zły i coś do powiedzenia ciekawego będzie dzisiaj miał, także witam Was serdecznie. Nie wiem, ile to będzie trwało, mam nadzieję, że nie do pierwszej nocy, bo Zizu jest śpiący. No, ja też mam taką nadzieję. Cześć, cześć, witamy Was. Red Room 54 po przegranym meczu Widzę Łódź Śląsk Wrocław 0-2. Tak jak powiedział Patryk na wstępie, zapraszamy Was do dyskusji. Jesteśmy ciekawi Waszych opinii, Waszych spostrzeżeń na temat tego meczu i może globalnie na temat startu tego sezonu w wykonaniu tutaj naszych niuników. Co powiedzieć na temat tego meczu? Moje odczucia są takie, moje odczucia są generalnie mieszane, jeżeli chodzi o start tego sezonu. Dalej jestem, że tak powiem, w cudzysłowie głupi, nie wiem, na co tą drużynę stać tak naprawdę. Nie wiem, jakie jest prawdziwe oblicze tej drużyny. Po wygranych derbach i remisie w Zabrzu w moje serce wlała się taka mała iskierka optymizmu. Myślałem, że to będzie taki początek pozytywnych rzeczy, które się wydarzą w drużynie. Myślałem, że ta krzywa będzie wznosząca i szedłem z takim nastawieniem na mecz ze Śląskiem. No niestety, jak to kibic Widzewa, musiałem przeżyć gorycz porażki, musiałem wpaść w ten duży dołek jednak, który zaprezentowali nam nasi piłkarze. No mecz w naszym wykonaniu, trzeba powiedzieć, że był beznadziejny, tak, nie ma co wijać bawełnę. Patrzyłem na statystyki, oddaliśmy bodajże jeden celny strzał, co już samo w sobie mówi o poziomie naszej gry w tym spotkaniu. To, co mi się rzuciło jeszcze w oczy, no to niestety, że trener Magiera wygrał te taktyczne szachy zdecydowanie z Januszem Niedźwiedziem. Śląsk nie zagrał jakiejś cudownej piłki, umówmy się. Natomiast zagrał mądrze taktycznie, mądrze się na nas ustawili, grali w niskiej obronie, byli zwarci, grali kompaktowo, blisko siebie, czekali na nasze błędy. No Exposito czasami bawił się z naszymi obrońcami, więc cały czas mam przed oczami taką sytuację, gdy biegnie sam w kierunku bramki na niciarkę naszych trzech, można powiedzieć, piłkarzy w roli statystów przy nim. Nie potrafiliśmy go w żaden sposób zatrzymać. Nawet nie było takiej sytuacji, że któryś z naszych piłkarzy wpadłby na pomysł, żeby go po prostu sfaulować, tak? Więc to też wiele mówi o tym meczu. No wypadliśmy bardzo, bardzo słabo, gdy wydawało się, tak jak mówię, że to może powoli zaczyna zmierzać w dobrym kierunku, że ta gra Widzewa będzie coraz lepsza z każdym meczem, to niestety dostaliśmy taki zimny prysznic wczorajszego, trzeba też powiedzieć, bardzo parnego i gorącego wieczoru. Ja to trochę krócej. No dla mnie mecz kompletnie do jednej bramki, bez żadnych argumentów taktycznych, ani na ławce, ani na boisku. Przegrał to trener, ale i piłkarze, którzy kompletnie nie wnosili nic. Wyglądało to bardzo kiepsko i nawet przez chwilę nie pomyślałem, że jesteśmy w stanie tutaj odnieść pozytywny rezultat, bo po prostu no, wyglądało to tak, jakbyśmy przegrali ten mecz jeszcze przed rozpoczęciem tego meczu tak naprawdę. Kompletnie taktyka niedopasowana pod rywala, kompletnie przestrzelone pomysły na rozgrywanie akcji. Ogólnie rzecz biorąc, ja trenera Niedźwiedzia szanuję za wiele rzeczy, które zrobił dobrze i tak jak ostatnio mówiłem,
uważam, że materiał ludzki nie pozwala mu na pewnie prowadzenie takiej gry, jaką my byśmy chcieli widzieć i jaką on na pewno preferuje, czyli fajną, otwartą piłkę. I tutaj uważam, że nic się nie zmieniło na przestrzeni tygodnia czy dwóch. Ale też uważam, że no, ten pomysł na grę wiecznego, tego samego futbolu, który na niektórych przeciwników po prostu się nie sprawdza. No, Śląsk po prostu usiadł sobie z tyłu, poczekał, wykontrował nas jak dobry bokser i tak naprawdę mogło być wyżej. My też mogliśmy strzelić bramkę, ale to raczej była taka bramka na otarcie łez niż pozwalająca nam myśleć o jakimś pozytywnym rezultacie. Tam było dużo przypadków i tak naprawdę no, mam tylko żal o to, w sumie głównie przede wszystkim o to, że my nie mamy żadnej alternatywy na to, co się dzieje na boisku. Jeżeli nam nie idzie, to po prostu nam nie idzie, już tu się nic wielkiego nie wydarzy, a jeżeli nam idzie, to pewnie coś ciśniemy. I to tak mniej więcej wygląda od paru miesięcy i tu jest według mnie duży problem. Widzę, że jest Łukasz, więc od razu, jak mamy sobie gadać wszyscy w dużym gronie, to od razu Łukasza dopuśćmy i oczywiście was też. Ja to dodam jedną rzecz, tylko że to do tego, co żeś powiedział, że jak nie idzie, to nie idzie właśnie. To wczoraj mi się rzuciło jeszcze tak bardzo w oczy, to te zmiany, które przeprowadziliśmy, bo trzeba powiedzieć, że trener Niedźwiedź odważnie widział, co się dzieje na boisku później, że jednak to wygląda mocno słabo, chciał zrobić zmiany. No i trzeba powiedzieć, że żaden piłkarz, który wszedł na boisko z ławki rezerwowych, nie dał nic tej drużynie, tak? Nie można wyróżnić żadnego piłkarza wczoraj. No cała drużyna zagrała mega, mega słaby mecz, no chyba tylko Heniu Rawas na jakimś tam swoim poziomie, reszta naprawdę no, wyglądała bardzo, bardzo słabo. Cześć wam. Cześć wszystkim. Cześć, cześć. Cześć. Mówię tak smutno, a ja wam powiem, że fakt, pierwsza połowa no, była kibel. Pierwsza połowa była kibel. Pierwsze 10 minut było takie w miarę tak jak zazwyczaj chcieliśmy grać. Później kibel. Ale druga połowa mi się podobała. Mieliśmy naprawdę bardzo dużo, moim zdaniem, mieliśmy dużo, dużo więcej dogodnych sytuacji, tylko po raz kolejny, moim zdaniem, to właśnie jakość, wykończenie tej całej sytuacji. Nawet w pierwszej połowie widziałem kilka razy Klimka, który gdzieś kopnął się chyba z 2 czy 3 razy w piętę i w kostkę. Ale to jest to, co ja od samego chyba początku, jak powtarzałem, my nie mamy młodzieżowców, a próbujemy grać na siłę tymi młodzieżowcami. Łukasz, ja tylko się trącę, że młodzieżowiec nie był wczoraj problemem. Nie, ale nie mówię tutaj o młodzieżowcu. Mówię, chodzi mi o młodzieżowca, że my próbujemy coś na siłę. We wcześniejszych meczach próbowaliśmy przybyłka na siłę. A dla mnie naprawdę, jaka to by nie była kara, już nie mówię może o 3 milionach, ale jakby to była kara milion kosztem tego, że my zostajemy w ekstraklasie, to dla mnie to nie jest kara. W obecnej sytuacji, bo pozostanie w ekstraklasie wiąże się z większymi pieniędzmi niż przykładowo dajmy kara miliona złotych i nie mamy, no. Jeżeli no tak, tak, ale wiesz, słuchaj, tak jak Patryk powiedział, no młodzieżowiec to nie był problem we wczorajszym meczu, wiesz, cała drużyna, ty mówisz, tak, że stwarzaliśmy sytuację, ale wiesz, to było wszystko takie bicie głową w mur, no. Słuchaj, już nie chcę przytaczać ci statystyki, bo dzisiaj widziałem statystykę, wykonaliśmy kilkadziesiąt wrzutek w pole karne, chyba tylko 5 było celnych, no to też mówię o tym, tak, jeden celny strzał oddany na bramkę, no wiesz, jak Pamięk, nie uderzył się to bramki... Dasz mi dokończyć moją myśl, którą zacząłem? No dawaj, dawaj. Bo wyjdę w ogóle z tego. No i do czego dążę? W tym meczu fakt, dał 2 zmiany, od samego początku wpuścił Kuna i wpuścił Klimka, też myślałem, że to jakoś tam zadziała, ale to jeszcze bardziej, mi się wydaje, że w ogóle nas najbardziej obnażyła zmiana ustawienia w ogóle w tym sezonie. Jak w poprzednim, to jeszcze w miarę jakoś wyglądało, coś próbowaliśmy i nie było, wydaje mi się, że nie było takiej przepaści między każdymi tam tymi formacjami. Oczywiście każda formacja miała coś tam za uszami. Tak w tym sezonie, jak zaczęliśmy, wydaje mi się, że środek pomocy i jeszcze jakoś ten napad, w sensie napad, no. Jeżeli mówimy tu o jednym napastniku, to dobra, to napad, to też jakoś to będzie, bo tu można Pawłowskiego podłączyć i tam jeszcze innych. Tak moim zdaniem obrona to jest dla nas straszna wyrwa, bo wcześniej w 3 fajnie odkryliśmy Stępińskiego, który naprawdę fajnie grał na półprawym,
tak w tym mi się wydaje, po tych 6 meczach, naprawdę dla mnie obrona to jest najsłabszy punkt, tym bardziej Stępiński, nie mamy w ogóle prawego obrońcy. Stępiński może zagrał jeden mecz, gdzie mi się tak wydaje, że gdzie może jakoś tam wyglądał, ale tak to naprawdę on bardzo słabo wygląda. On ani nie jest mobilny. No już w pewnym chyba wieku to zawodnicy ze skrzydła przechodzą bardziej na środek obrony i ten półprawy obrońca to była chyba najlepsza dla niego opcja i tu mi się wydaje, tutaj jest największy ból. I też to jest taki dla mnie kamień do ogródka, że trener nie widzi tego. Sam w pokoju to mówił, że oni nie widzą wzmocnień w tym momencie na obronę, gdzie dla mnie po tym meczu to ja bym ściągał środkowego obrońcę i prawego obrońcę. Bo jeszcze ta lewa strona jakoś to wyglądała, te wrzutki czy coś próbuje robić ten Nunes. Naprawdę, ja nie będę na goście narzekował, naprawdę próbuje iść do przodu. A my z prawej strony w ogóle nie mamy nic. Znaczy problem według mnie jest też taki, że my mamy bocznych obrońców, choć przede wszystkim Nunesa, który nie potrafi bronić. I tak jak graliśmy trójką z tyłu, to zawsze te piłki w uliczki nie robiły takiego spustoszenia, bo było nas po prostu więcej z tyłu. Teraz tego miejsca między zawodnikami jest więcej i tych piłek relatywnie więcej też przechodzi, co wiąże się też z tym, że no Nunes nie jest mistrzem ustawiania w defensywie. Tylko, przepraszam, Patryk, zauważ, że dwie bramki były nie ze strony Nunesa, tylko były dwie bramki ze strony Stępińskiego. Tak, tak, ale chodzi mi po prostu, jakby pokazuje, że tutaj, no Patryk też nie jest genialnym bocznym obrońcą, mówmy się. Myślę, że tutaj zgadzam się z tym, że ani boki, ani środek obrony nie zostały należycie wzmocnione. W ogóle jakby śmieszy mnie opinia klubu, że w obronie nie potrzebujemy wzmocnień. Kompletnie tego nie rozumiem, bo uważam, że jeżeli my tracimy 9 bramek na przestrzeni 6 spotkań, grając, no mogliśmy, teraz nas czeka mecz z Legią, kto wie, czy ta statystyka nie pójdzie 2 bramek na mecz, bo wydaje mi się, że tam w Warszawie, biorąc pod uwagę, w jakiej jesteśmy w formie, no oczywiście mecz meczowi nierówny, bo w Zabrzu zagraliśmy na remis, ale Zabrze było do ogrania, to był dramatyczny zespół, tak szczerze mówiąc, niezły zespół by wyciągnął z tego dobry wynik, tak mi się wydaje, bo Górnik jest naprawdę w słabej formie, ale zmierzam do tego, że po prostu też miałem taką nadzieję jak Sławek, że po tych derbach za każdym kurwa razem robię sobie nadzieję, po dobrym wyniku w znaczącym meczu dla nas, robię sobie nadzieję, że ten zespół pójdzie, że pojedzie parę spotkań na takiej ambicji, na motywacji, na dobrym wyniku w jednym z najważniejszych spotkań w sezonie, że te derby właśnie nas napędzą, a tu wychodzi na to, że po takich derbach jedziemy na Górnik, gdzie remis uznaje za fajny wynik, bo z reguły nam tam nie szło, więc uważam to za progres względem poprzednich lat, czy tam ogólnie historycznie, i nagle przyjeżdża do nas Śląsk, który oczywiście wygrał 3-1 z Lechem i to jest wynik, który na pewno idzie gdzieś tam w świat. No ale nie może być tak, że przyjeżdżają do nas i my wyglądamy, jakbyśmy byli Beniaminkiem, który przyjechał na wyjazd. No po prostu w mojej ocenie zostaliśmy w każdym elemencie rzemiosła piłkarskiego rozpracowani od 1 do 100%. Nie było żadnych argumentów. W ogóle jakby pojedynek tutaj Jordi Sanchez, gdzie oczywiście cieszę się, że dał nam zwycięstwo w derbach, natomiast Esposito wczoraj to w ogóle były dwie klasy różnicy, jakby poziomie tego, co dawał napastnik, jak powinien prowadzić zespół do przodu, kiedy ma piłkę sam przy nodze i musi poczekać na kolegów, to już pomijam to, co obrona robiła w tamtych sytuacjach, bo tych sytuacji, gdzie Esposito leciał do przodu, to było chyba ze 4, a nasi obrońcy zamiast gdzieś tam presować, chociaż jeden, żeby zaryzykować, czy nawet sfaulować na żółtą kartkę, to wszyscy biernie patrzyli na to, co on będzie robił i z każdego takiego rajdu wychodził smród, więc no Ja troszeczkę nie zgodzę, bo mieliśmy obrońcę, który po 15 minutach już powinien zejść z boiska. No okej. Okay, no właśnie do tego chciałem nawiązać, że wszyscy po derbach mówili, że Luis da Silva to jest super obrońca i tak dalej, bo zagrał agresywnie. No piłka nie polega tylko na graniu agresywnie, tylko piłka polega na graniu w piłkę, tak? To jest najważniejsze w piłce. I to, o czym my tutaj powtarzamy od początku tego sezonu w Red Roomie, o tym, że potrzebny jest nam
doświadczony stoper jakościowy, który będzie trzymał tą nie, defensywę. Tylko my to mówimy tak naprawdę. Tak, my to cały czas mówimy od pierwszej kolejki. Mówiliśmy nawet jeszcze przed sezonem, gdy było okienko transferowe, o tym, że gdy był okres przygotowawczy, o tym, że my tu widzimy potrzebę zdecydowanie zatrudnienia defensora, takiego szefa obrony i cały czas to podtrzymujemy, no bo umówmy się, oczywiście ja Luisa da Silvy nie skreślam, fajnie, że chłop walczy i tak dalej, no ale tak jak mówimy, no piłka nie polega tylko na walce. Tak jak powiedział Łukasz, no on wczoraj mógł osłabić głupio drużynę. Gość, który wraca po czerwonej kartce, mógł wczoraj znowu wyłapać czerwoną kartkę, no tak to daleko nie zajedziemy i cały czas podkreślam, po sześciu kolejkach, że Luis da Silva nie jest lepszym piłkarzem niż Martin Hilsdiegler. W mojej opinii na chwilę obecną to nie jest piłkarz lepszy. To jest piłkarz młodszy, to jest piłkarz może tańszy, ale na pewno to nie jest piłkarz, który by przerastał Kreuzliglera. Ja bym mógł powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tak, zamieniliśmy Martina na Luisa, który jest zdecydowanie lepszym zawodnikiem, który dał nam więcej jakości w linii obrony. Ale to ja bym porównał tą zamianę Czorbadziński i on. Ja bym do tego jeszcze dorzucił Żyrę, bo dla mnie ta cała trójka, co jeden, co był i obecnie co dwóch jest, dla mnie oni są na tym samym poziomie. Dla mnie oni, fakt, że no może tutaj ten Silva to nażarł się jakiś wiadra witamin, jak to tam jeden trener powiedział i poczuł krew i do każdej akcji podchodzi, jakby chciał im tam krtań wyrwać tym piłkarzom, ale oprócz tego to naprawdę oni są elektryczni. No Żyro jak wczoraj wszedł, to ja już pomyślałem, Boże, będzie, z dwie nam szczelą, nie? I naprawdę przy dwóch akcjach on już po nim było widać, że on jest tak zesrany, że on nawet do żadnego piłkarza nie podchodził. On na 2 metry był od tego, od Exposito, jak biegł sam 1 na 3 jak biegł, to ja mówię, nie, to jest niemożliwe. Czy on powinien już tam pójść i wycinać go, wybić piłkę. A on odbiega od niego, tamten jeszcze oddał strzał, mówi, nie, tu jest bramka. Żyro jest tak zesrany, Żyra nie ma nam w tej rundzie, ja to mówię. Dobra, puśćmy to. Znaczy, tylko pytanie, witam wszystkich, cześć. No mówicie obrona i tak dalej. Ja się generalnie z tym zgadzam, ale myślę, że naszym problemem nie są głównie środkowi obrońcy, tylko zmiana tego nieszczęsnego systemu. Zobaczcie, my mamy, tak naprawdę przeszliśmy na to 4-4-2, gramy bocznymi obrońcami, a jedynym, powiedzmy, nominalnym bocznym obrońcą to jest ten tutaj nieszczęsny Stępiński, a tak to Nunes, Cyganik, Milos, to są wszystko wahadłowi, tak? To są, jest to jest gościu, który nie potrafi bronić, no nie oszukujmy się, to jest gościu, który robi wiatr do przodu. Akurat w tym momencie był strasznie denerwujący, bo no, wyszły mu powiedzmy 2 centrostrzały, tak? W pierwszej połowie, a tak to wszystkie dośrodkowania, wszystkie jego podania kończyły się na pierwszym obrońcy. No to no, z tego się no, nie da strzelić bramki. Natomiast no, z tyłu on nam nie daje nic, no i zarówno na prawej, jak i na lewej stronie tych obrońców nie ma, tak? No bo to są gracze bardziej ofensywni, bardziej właśnie wahadłowi stricte, ewentualnie skrzydłowi, a nie boczni obrońcy. Kolejna sprawa, ta zmiana tej naszej prawej strony, wszedł Klimek. No dla mnie do przerwy to my nie mieliśmy prawej strony. Wszystko to szło przez Nunesa, a prawą stroną tam się nic nie działo. Wszedł Terpiłowski, powiedzmy, że troszeczkę się poprawiło i tu się też nie zgodzę, tutaj chyba Zizu mówił, że nie było zawodnika, który dał nam cokolwiek po zmianie, nie? Z tych zmian, co zrobił trener. No i moim zdaniem takim zawodnikiem w tym meczu był Mato Milos, który wszedł. Fakt faktem on za dużo bronić nie musiał, no bo już przegrywaliśmy i był bardziej skupiony na kreowaniu czegoś z przodu. Natomiast no to jest jedyny piłkarz, który coś tam tą grę rozruszał, tak? To w zasadzie jedyne jakieś tam dośrodkowania, które docierały w pole karne i z których były jakieś tam zalążki zagrożenia, no to były po prawej stronie, po akcjach Milosza właśnie. No tak, i tak. Tutaj jest trochę problem. No zobaczcie, no bo my chcemy grać 4-4-2, fajnie, że przeszliśmy na taki system. No tylko to z tego, że nie mamy piłkarzy do tego. No to jakbyśmy byli jakimś, nie wiem, klubem, który jest w stanie sobie wymienić, nie wiem, całą kadrę na przestrzeni jednego okienka transferowego, czy powiedzmy tych obrońców kilku,
no to jeszcze miałoby to ręce i nogi. Natomiast my trzy okienka nastawialiśmy się na grę tą trójką z tyłu i wahadłowymi. Bocznych obrońców nie ma ani śladu i my nagle przechodzimy na 4-4-2 i chcemy, żeby Nunes był lewym obrońcą. To nie jest lewy obrońca, on nigdy nie będzie dobrze bronił, bo to jest Łukasz o innej charakterystyce. No. No tak, zgodzę się z tobą to, co mówiłeś, jeżeli chodzi o Mato, no tylko, że tak mówisz, no to już była końcówka meczu, a co do tej grania trójką z tyłu, no to o zgrozo, nawet w ubiegły poniedziałek, już tutaj poruszaliśmy ten temat, w ubiegły poniedziałek gościem Ekstraklasy po godzinach był dyrektor Wiśniarek, który powiedział, że my robiliśmy transfery pod grę trójką z tyłu, tak, więc tym bardziej to jeszcze dziwne było i tak jak mówicie, no prawa strona to praktycznie nie w tym meczu, prawa strona nie funkcjonuje w ogóle w tym sezonie, tak, gramy 90% lewą stroną. Terpiłowski coś tam, wiesz, i w zasadzie i Terpiłowski i Stępiński chyba w tym sezonie strzeli bramki już, nie? No tak, jednak... ale wiesz, no tam to wiesz, to i Szczotka czasami wypali raz do roku, ale generalnie jest tak, że Patrykowi Stępińskiemu, mówiliśmy to wielokrotnie, Niedźwiedź uratował karierę, on był bardzo przeciętnym albo słabym prawym obrońcą i to, że przyszliśmy na jedyne, co go uratowało, to właśnie zmiana systemu, bo on był do spalenia. No to mówię, że przyszliśmy na trójkę. Z tyłu i on dla niego to jest idealna pozycja. No to właśnie o to mi chodzi. No to, że przyszliśmy na trójkę, to było dla niego zbawienie i teraz wróciliśmy do tej czwórki. No ja mam wrażenie, że ta czwórka zupełnie nam nie służy. Na pewno nie mamy ludzi do gry czwórką i moim zdaniem lepiej wyglądali w trójkę. Próbujemy taki, nie wiesz, no przesuwać się, grać czterech, jak jesteśmy w fazie defensywnej, to gramy czwórką, natomiast jeżeli próbujemy coś do przodu, no to Nunes przechodzi, no on cały czas gra jako wahadłowy bardziej i cały czas próbujemy, przynajmniej w zamyśle moim zdaniem, kiedy kreujemy, grać po prostu, przechodzić na ten układ z trzema obrońcami, nie? No tak, ale wyglądamy zdecydowanie gorzej moim zdaniem, jeżeli chodzi o kreację, niż wyglądaliśmy w tamtym sezonie. No tak, tu się zgodzę. Panowie, wpuśćmy Łukasza i potem będziemy sobie między sobą dyskutować. Łukasz, dobry wieczór. Dobra, ja się wyciszę. No, Łukasz, jesteś z nami? Tak, jestem. Znaczy ja się dzisiaj nawet gdzieś tam na Twitterze pokusiłem, że o taką opinię, że sprawdziliśmy kolejnego środkowego obrońcę bez piorun ochronu, a cała ta formacja to ja ją bym nazwał Electric Four. Właściwie każdy z zawodników wczoraj to popełnił karygodny błąd, co najmniej jeden. Każdy z nich zarobił po żółtku. Tak jak powiedzieliście, no Silva wracając po czerwonej kartce praktycznie powinien wylecieć znowu z boiska. Gra obronna wygląda naprawdę tragicznie. A co do Nunesza, rzeczywiście próbujemy może i w obronie grać czwórką, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy on się zdąży w ogóle cofnąć. I to jest też jakiś poważny błąd. Na początek tyle posłucham, bo zasadniczo ten wczorajszy mecz mnie po prostu dobił. Zostawiłem koszulkę w domu i wyjechałem na południe Polski odbić się od granicy. To jest tragedia. Słucham, co macie powiedzieć. Czy wy też zauważyliście, że Bartek Pawłowski jest trochę pod formą, czy tylko ja mam takie wrażenie, bo zdaje mi się, że Bartek też oczywiście jest wyróżniającym się zawodnikiem na tle całego zespołu, ale mam wrażenie, że dużo tych stałych fragmentów wykonywanych przez Bartka, właśnie rzutów wolnych i tak dalej, to już są takie trochę bite na siłę w stronę bramki. Można by było to trochę inaczej rozegrać. Może w zespole nie ma pomysłu na jakieś inne stałe fragmenty, które można by było bardziej urozmaicić. Mam wrażenie, że kompletnie nie potrafimy zaskoczyć przeciwnika. Ja widzę, że tutaj jest Michał Masek, specjalista od stałych fragmentów. Postaram się go tutaj zaprosić. Może chciałby z nami o tym podyskutować, ale ja ogólnie te rzuty wolne bardzo widzę w sposób taki już mocno nachalny. Uważam, że no, bicie z 35 metrów za każdym razem
na bramkę oczywiście Bartek robi to świetnie, ale też jeżeli nie idzie, czy pewne rzeczy po prostu nie wychodzą, to trzeba szukać innych rozwiązań i tu też mam wrażenie, że zasięliśmy się troszkę, a nawet bardzo. Znaczy, co do Bartka, być może faktycznie troszeczkę jest pod formą, natomiast myślę, że troszeczkę też jego obraz, powiedzmy, słabszej teraz gry, no wynika to z tego, że no piłka, ale ten, przeciwnicy widzą to, że mamy jednego piłkarza tak naprawdę, który robi nam robotę i jak on jest tam pilnowany, on jest podwajany, no minie jednego, zawsze ktoś mu tam tą piłkę wyłuska. Teraz też no miał parę takich sytuacji, że no nie mógł się kusić na strzał, no ale musiał przekładać, bo zawsze był blokowany i też nic z tego nie wynikało. Natomiast no tak jak mówię, moim zdaniem to wynika z tego, że no nie ma tu żadnego wsparcia. No kurczę, to co robi Sanchez, ja lubię tego chłopaka, ale dla mnie to jest kurczę jeździć bez głowy. To jest napastnik bez żadnego tam wyszkolenia piłkarskiego, w sensie taktycznie on jest nieprzygotowany, on nie wie jak się ustawiać między liniami, jak wychodzić do podań, no przecież no kurwa, no my gramy bez napastnika w tej chwili, no to jest moim zdaniem problem Bartka Pawłowskiego. Tomek, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale być może to była kwestia rzutu jednej i drugiej drużyny, bo faktycznie była duża przepaść między naszymi zespołami wczoraj, ale to, co robił Esposito, to jest właśnie to, czego ja bym wymagał od napastnika właśnie w takich sytuacjach, jak my często gramy, gdzieś tą piłkę przytrzymać, poczekać na kolegów, pociągnąć do przodu. No on tego nie ma, to jest taki typowy gość. No tak, no to przecież on miał wczoraj dwie albo trzy takie akcje, że poszedł fajnie na wyścigi i wygrał tą piłkę. No tylko co, no dobiegał gdzieś tam do linii końcowej. Może problemem jest też to, że jak on już wychodził do tej piły, no to drużyna też nie szła za nim, nie? Bo on był w tych piłkach wysunięty mocno do przodu, wypierdolił jeszcze dzidę z tą piłką. Tomek, no to jest na pewno pod kontrę, prawda? Zawodnik. No tak, no tylko słuchaj, no to jak on dostaje piłkę do boku też, no i biegnie do sił, tak naprawdę to nie jest gościu, który ma kiwkę, tak? To nie jest taki typ hiszpański piłkarz z techniką i tak dalej, tylko to jest raczej gościu bazujący na warunkach fizycznych i na jakiejś tam fantazji, nie? W momencie, w którym on wbiega i biegnie, ma przy sobie, nie wiem, trzech obrońców, tak? Z jednym tam wygrywa piłkę, no ale jest wypychany, tak? Nie ma jak wejść do środka, no to jest po akcji, tak? Bo on nawet nie jest w stanie, wiesz, nie? Po takim rajdzie odwrócić się z piłką i zagrać komuś, kurwa, celnie podanie do tyłu. No bo tam nie ma nikogo akcję, No tak, raz, że nie ma nikogo, a dwa, że on też trochę, biorąc pod uwagę właśnie to, że troszeczkę brakuje mu takiego obycia piłkarskiego, no to on no, nie wie, jak się zachować, tak? No bo w tych sytuacjach, w których on tam wybiegł z tą piłką i tak dalej, widziałem, że jedną to miał taką, że mu po prostu zabrali tą piłkę, bo mu się tlen skończył, nie? Natomiast, no kurczę, no można było wycisnąć z tych sytuacji zdecydowanie więcej, przynajmniej utrzymać się przy piłce, tak? A on te akcje, nie dość, że te akcje kończyły się, nawet nie było strzału z tego, z jego strony, a dwa, że nawet nie było podania, po prostu dobiegał do linii końcowej i oddawał piłkę przeciwnikom. No to kurwa, no to przecież na nie to chodzi, no. W porównaniu do takiego Exposito ze Śląska, no Exposito przy naszych napastnikach to jest kurwa pan piłkarz, no różnica to jest nawet nie klasy, tylko dwóch klas, nie? Dostaje piłkę przy gościu do nogi, ma przed sobą trzech obrońców i ci nasi obrońcy drżą, kurwa. On sobie przekłada na jedną, oni się przyglądają, przekłada na drugą, cały czas ustawia się tak, że może czy to z prawej, czy z lewej nogi oddać strzał, więc oni muszą to niby blokować, on sobie przekłada piłeczkę i idzie dalej. No my nie mamy takiego napastnika, nie? Ja też troszeczkę byłem zdziwiony, tu jedyny, bo tutaj wszyscy, no jest dużo głosu, że niedźwiedź aut i tak dalej, no ja się z tym nie zgadzam, po prostu jesteśmy piłkarsko słabi, nie? Ale tutaj choćby przyszedł Mourinho, to tego kurwa nie poskłada z tych graczy, co my mamy. No. Ale do dodatku powiedz jeszcze jedną sprawę. Zobacz, jak marnujemy na przykład, mimo że nie mamy nie wiadomo jakich zasobów, jak marnujemy te zasoby. Kupują Rondicza,
Z jakiegoś powodu. No właśnie, właśnie tutaj to jest jedyny kamyczek do ogródka niedźwiedzia. Przegrywamy, kurwa, nie mamy żadnego innego pomysłu. Gra przez środek, rozegranie leży, tak? No bo Śląsk się cofnął i my kreatywności mieliśmy zero. Klepaliśmy, patrzyłem w te statystyki dzisiaj, bo wczoraj już nie miałem siły po tym meczu. No my, kurczę, wykonujemy 90% podań po szerokości boiska, tak? I są jakieś tam wrzutki, z czego tam było w okolicach 50 czy 50 paru wrzutek. 5 dochodziło w pole karne, z tego co widziałem. 5 podań było celnych, reszta była, kurwa, w maliny. I teraz no to... bierzemy tego Rondicza. Czemu nie przedwcześniej? Jak i tak gramy tylko na wrzutki, kurwa. Mamy najwyższego gracza na boisku, napastnika, i on wchodzi w 80 minucie. Czemu on nie wszedł, kurwa, na zmianę, nie wszedł w połowie, nie? Jak ale tak, czy uważasz, że na przykład Rondicz razem z Jordim mogą grać obok siebie? Widziałeś, co oni, jaką akcję, jedną z akcji, jaką zrobili? Poszli, zaczęli grać dokładnie w tej samej strefie, obydwoje poszli do przodu, po czym Rondicz przyjął jakoś dziwnie piłkę piętką, zostawił ją za sobą i wiesz, dwóch chłopów poszło w las, a piłka za nimi. Oni operują w tych samych... No tak, to znaczy, wiesz co, ja bym tego nie zrzucał na karb tego, że oni nie mogą grać ze sobą razem. No tylko tak naprawdę, no jak oni byli na boisku w dwóch, tak, i Sanchez, który generalnie jest, no nie ma jakiegoś tam obycia piłkarskiego moim zdaniem, rok gra u nas, cały czas był przyzwyczajony do gry samemu, więc on się nie odnajduje w takim systemie, gdzie jest dwóch napastników, nie, on też musiałby tą grę poczuć, jakieś tam zrozumienie z tym napastnikiem drugim, natomiast no jak oni grali 15 minut ze sobą razem, tak, nie licząc jakichś tam sparingów, gdzie to też różnie z tym bywało, nie śledziłem, szczerze mówiąc, ile oni minut przepraszam, to razem spędzili, no, jasne. Michał Matek od Stałych Fragmentów zapytał się mnie, kiedy widzę w ostatni raz od dostrzału po rzucie rożnym. Kurwa, w 97 statystycznie rzecz biorąc chyba. To też jest ciekawa sprawa, którą myślę, no. Warto poruszyć. Znaczy generalnie, no nasze dośrodkowania, czy to są ze stałych fragmentów gry, czy to są z gry, no to jest, kurwa, kabaret jakiś, nie? No ja nie rozumiem, no okej, nie szło nam przez ten środek, nastawiliśmy się na wrzutki. No jedyny piłkarz, który we wczorajszym meczu wykonał dobre dośrodkowanie, to był wspomniany wcześniej przede mnie Mato Milos, który tam na, powiedzmy, 5 tych dośrodkowań, czy 6, 4 miał przyzwoite, z jednego, przynajmniej z jednego powinna wpaść bramka, była, nie wiem, czy kojarzycie, Sanchez uderzał głową. Super no sytuację miał, dla mnie byłby tam Rondicz i byłaby bramka. Znaczy generalnie trener Nieźmi wczoraj dostał pytanie na konferencji prasowej. Oglądałem sobie dzisiaj, dostał takie pytanie o stałe fragmenty gry, no bo przecież wszyscy widzimy, jak to wygląda. Na przykład w meczu w Zabrzu miałem wrażenie, że gdybyśmy wykonywali, nie wiem, 100 nawet rzutów rożnych, to byśmy nie stworzyli żadnego zagrożenia. I powiedział, no cytuję tak w przybliżeniu, może nie jeden do jednego, ale jeżeli chodzi o jego myśl, no to powiedział, że może, że jesteśmy nieefektywni w tym i mówił, że może jeszcze mocniej musimy popracować, ale faktycznie, no jeżeli taką jedną rzecz byśmy chcieli teraz wytknąć na szybko, gdzie dzisiaj, umówmy się, ale stały fragment często przesądza o wyniku meczu, tak, to my wyglądamy, jeżeli chodzi o ten stały fragment ofensywny, no bardzo, bardzo, bardzo słabo. No słuchajcie, ale przede wszystkim jest kwestia taka, że my mamy Jordiego, który chłop ma 90 wzrostu, mamy Rondicza, który też ma chyba tyle. Rondicz to ma chyba 1,96 m w ogóle, nie? To jest prawie w ogóle jakby tego nie widać. To jest ciekawe, że my w żaden sposób nie potrafimy jakby wykorzystać tych centymetrów. Ja mam wrażenie w ogóle, że ta główka teraz Jordiego z meczu z Górnikiem Zabrze, tak? Jeżeli się nie mylę. To była to była główka pierwsza Jordiego w ogóle na przestrzeni tam iluś miesięcy. To jest w ogóle paradoks. Ale pamiętasz, jak rozmawialiśmy, jak on przychodził w ogóle, nie? Że śmieliśmy się, że w końcu będziemy mieli gościa, który będzie z głowy strzelał, nie? A chłop nie strzelił przez rok bramki, widzę, z głowy, nie? Tak, to jest w ogóle paradoks, że my nie potrafimy... Nie, ja kojarzę jedną taką akcję, jedną, co pamiętacie, to on kiwkę głową zrobił. Znaczy, chyba sobie gry... Tak, to jeszcze była taka... w tej rundzie to nam żarło, była taka... No tak, bramkę z tego strzeliliśmy. Ale wiesz... Przedrygował gościa chyba trzema kontaktami głową, przypierdolił z nogi i wpadło, no.
Ale wiesz, tu chodzi o to, że już nawet nie jest kwestia tego, że Jordi coś robi źle, tylko my jako zespół kompletnie nie potrafimy, kurwa, wykorzystać ludzi, którzy te centymetry mają. My kompletnie... Znaczy my tak, ja się zgadzam, bo słuchajcie, no mamy napastników, jakich mamy. Którzy mają 1,70 m. Tak oczywiście w cudzysłowie. Ty, żeby te piłki jeszcze do tych chłopaków 1,70 m dochodziły, nie? Ale u nas problem jest taki, że większość tych dośrodkowań to się zatrzymuje na pierwszym obrońcy, jak jest na linii podania, no, nie? No ja dla mnie to jest, kurwa, niedopuszczalne w ogóle, nie? Zostało mi fragmentami, tam, mam o tyle problem. To André Flo, jakby tam u nas grał w ataku, specjalista od gry głową, czy Jan Koller, to też by nie strzelił, bo kurwa nie dostałby podania. No to no nie ma co patrzeć na wzrost napastników, bo tutaj to też nie w tym leży problem. No Jordi miał nie, teraz no, jedną się, sytuację, że wzrost nie jest uderzył tutaj to w miarę dobrze, natomiast wiadomo, że on też nie będzie w tu, ten jednej sytuacji. Ja wam powiem, że nie jesteśmy za słabi, tylko tak jak wydaje, tak jak nawet sam ty wspominałeś, ustawienie tutaj jest... Jest felerne, po prostu obnażyło naszą obronę. I to jest dla mnie problem. Bo każda piłka, która idzie, to zobaczcie, że każda piłka, która jest podawana do przodu, ona przecina, obojętnie z której strony by nie podali, prostopadle czy coś, to ona przecina po prostu tą obronę i tam jakiś skrzydłowy wbiegnie, poda do środka i coś z tego będzie. Wcześniej graliśmy w trójką, to już inaczej było, jednak było ciężej, bo Stępiński, a to z prawej, a to z lewej strony, ktoś to jednak przeciął. Teraz pierwsze podanie prostopadłe już był smród, bo tam Exposito już też tam był przy rogu, już był smród. Przy drugim prostopadłym podaniu już była bramka. No tak, tylko weź z drugiej strony pod uwagę, że w jakich sytuacjach Śląsk stworzył te okazje. To nie było tak, że oni prowadzili grę w danym momencie i my faktycznie się bronili w ustawieniu 4-4-2, tylko to były sytuacje, gdzie my próbowaliśmy coś tam skonstruować, straciliśmy piłkę i to był akurat taki moment, że my graliśmy trójką w obronie, bo Nunes był, tak jak my przechodzimy w fazie ofensywnej, przechodzimy do trójki, w trójki w obronie, no to były akurat takie momenty, że nie graliśmy w 4-4-2, tylko graliśmy tam 3-6-1, powiedzmy w skrócie, gdzie tam jeszcze ta formacja się rozwija. Pierwszą bramkę, którą straciliśmy, po prawej stronie, w ogóle zawodnik podał prostopadłą piłkę, która doszła do gościa i tam był klimat. No tak, poczekaj, tylko czy to był to była taka akcja, że Śląsk prowadził tą grę i oni nas atakowali? Nie, to była taka akcja, że Śląsk przejął tą piłkę, przejął ten gościu. Nawet nie jestem pewien, czy przejął dokładnie ten sam gościu, który zrobił asystę, czy jeszcze ktoś tam w międzyczasie przejął i podał. I my nawet nie zdążyliśmy przejść na tą czwórkę w obronie, tylko było nas tam trzech, bo graliśmy, to była ta, powiedzmy, faza ofensywa na naszej gry. I mimo wszystko, wiesz, ta piłka przeszła przez środek, gdzie to powinno być skasowane to podanie, skasowany ten gość od razu, żeby nam nie było z tego zagrożenia, no ale mimo wszystko, to nie było tak, że była to kwestia zmiany ustawienia na czterech obrońców, bo byliśmy akurat w ustawieniu takim z zeszłego sezonu, bym powiedział, no. Czyli z trójką z tyłu. I mimo wszystko ktoś tego nie dopilnował, tak jak mówisz, tam był Kun, ale Kun krzyczał w szocie, nie? Że mu wchodzi gościu za plecy, nie? I żeby tego pilnował. No, wyszło. Ale zacznijmy, panowie, zacznijmy od tego, że Śląsk nie chciał prowadzić gry, tak? Magiera nastawił się typowo na nie, no tak, to nikt nie ma wątpliwości. No. Który, prawda? I to był plan Jacka Magiery na ten mecz, który mu wypalił w 100%. On zdawał sobie sprawę, że u nas w defensywie piłkarze nie mają aż tak dużej jakości, że nie popełnią indywidualnych błędów, a nasza gra atakiem pozycyjnym była wolna i sztampowa, no, polegała na graniu do boku i tysiącach wrzutek bezproduktywnych. Gdy grasz atakiem pozycyjnym, niestety potrzeba dużo ruchu, potrzeba wymienność pozycji, potrzeba gry z pierwszej piłki, potrzeba przyspieszenia, potrzeba prostopadłych zagrań między linię obrony, a u nas tego absolutnie nie było, więc biliśmy głową w mury. Tak... Mi się wydaje, że to jest nawet kwestia po prostu, no kurczę, większość drużyny w Ekstraklasie
nie potrafi grać ataku pozycyjnego, tak? Do tego potrzeba technicznych graczy. Widziałeś, że Śląsk jak się cofnął, zwłaszcza już po tej bramce, no to rozstrzelił notabene na początku, więc w zasadzie cały mecz grali całą drużyną tam od 30, pomiędzy 20 a 35 a 30 metrem z jednym ekspozyto w środku, z przodu wysuniętym, tak? A tak to cała drużyna była z linią piłki. My natomiast jesteśmy na tyle słabi piłkarsko, że no nie mamy gracza, który ci przyspieszy podaniem grę, tak? Zauważ, że my nawet jak przerzucamy z boku na bok, to nie jest tak, że piłka jest na lewej stronie, jest miejsce na prawej, to dajemy od razu do prawego, nie wiem kto tam, czy skrzydłowego, wahadłowego, jeden chuj, kto tam jest akurat na prawej, tylko gramy tą piłkę przez cały blok defensywny, ewentualnie przez całą formację środkową, tak? Czyli do najbliższego, najbliższy podaje do tego, który jest na środku bardziej z prawej i ten dopiero do prawego. No to kurczę, no to no, przeciwnik też się zdąży ustawić i przesunąć, nie? No ale jasne, bo to jest bardzo wolne wszystko, tak? Więc to jest no wolne. Tak, no tak, tak, tak. Ja nie oczekuję, że oni będą, bo to wiesz, i Barcelonę widać, nie? Że mimo ogromnych jakości piłkarskiej w tej drużynie i tak dalej, jak mają przeciwnika, który się broni wiesz, na 30 metrze całą drużyną, no to oni też walą głową w mur, no bo tu ciężko w takiej sytuacji, w takim gąszczu zagrać jakieś, wiesz, prostopadło otwierające podanie. To musi być rozciąganie, rozszerzanie gry, rozszarpanie tego przeciwnika, tak, żeby on się pogubił, no ale to też no musi być do tego odpowiednia jakość, żeby tak grać, nie? I nam tej jakości brakuje, no nie ma gracza, który zresztą no gracza, no nawet jakby powiedzmy, że ten Fran Alvarez jest takim graczem, no to ten też nie może być wszędzie. Zresztą z mojej perspektywy, no to póki co to no nie jest wielki piłkarz ma. Zagrał jeden mecz dobry, w dwóch przyzwoicie, a tak naprawdę wczoraj, no to no widziałem go głównie pomiędzy naszymi obrońcami przy wyprowadzaniu piłki, a tak to tylko jak zmiany dawał. A ja wam zadam pytanie. Nic ciekawego nie pokazał. Ja wam zadam pytanie, czy wy uważacie, że transfer Kerka bądź jutrzejszy ewentualny, przepraszam, wczorajszy ewentualny jego występ zmieniłby coś? Czy tutaj według was nic by się nie zmieniło? Czy to jest właśnie gość, który by odmienił grę widzę was z przodu? To ja wam powiem. W formie meczowej na pewno tak. Natomiast w jakiej on jest formie, to tego nikt z nas nie wie. Nikt ci tego nie powie, bo nie wiadomo. No, dobra. Niby nie miał jakiejś tam wielkiej kontuzji, natomiast no, po kontuzji wrócił, kontrakt mu się kończył, tam mu w Hanowerze wiedzieli, że go nie przedłużą, więc grał ktoś inny. Nie? To jest gościu, który pół roku nie kopał w piłkę, no mimo, że się tu wypowiada, że był, wiesz, w treningu z trenerem personalnym, że na testach wyniki wyszły dobrze, no to wiesz, no to nie samą fizycznością człowiek żyje, tak? Piłkarz żyje. I tak Tomek, na dobrą sprawę, Tomek, no. Do czego dążymy? Moim zdaniem by zmieniło, bo wczorajszy mecz ustawiła pierwsza bramka po 12 minucie. Do 12 minuty był otwarty mecz. I dla mnie do 12 minuty, jeżeli my byśmy strzelili bramkę, to też by się inaczej otworzył Śląsk Wrocław. No oni tak, no bramkę, tylko pytanie, czy Kerk byłby gwarantem strzelania tej bramki, bo moim zdaniem może Kerk, mogło być różnie. Ale dla mnie też w wczorajszym meczu był problem środek pola. Bo tak jak jestem za tym, żeby Kun wchodził na zmęczonego rywala, bo on zupełnie inaczej wygląda, jak jest rywal zmęczony, bo oni nie mają sił za nim już biegać, tak moim zdaniem wczoraj, no to on w pierwszej połowie, no nie było widać w ogóle Kuna i biegał od lewej do prawej w ogóle bezproduktywny. Wiesz co, moim zdaniem to on nie mógł się odnaleźć na boisku. I no to dlatego mówię. Tutaj a też trochę mówimy, że Żyro słabo i tak dalej. Zobacz, jak Żyro mimo wszystko, jak inaczej się prezentował, jak był powiedzmy cały czas pod grą, cały czas pod prądem, a inaczej jak on musiał po czterech meczach oglądania, wiesz, drużyny z boku, tak, z ławki, musiał wejść i grać. Nie? I tego Bobola, co nam tu pierdolnął w tym ostatnim meczu, to też moim zdaniem to jest pokłosie tego, że no nie miał czucia, nie miał ogrania takiego, wiesz, boiskowego i to z tego wynika. Tomek, nie? Kun to jest Tomek, ja to bardzo rozumiem. Fajny chłopak, natomiast no
No, on musi mieć ciągłość grania też, żeby... Tomek, to wszystko jest jakość. To nie jest trzecia liga, że my sobie możemy pozwolić chłopu, kurwa, 26-letniemu, żeby on się ogrywał teraz w Ekstraklasie. Ten gościu jest chyba szósty, czy któryś sezon w Ekstraklasie. I naprawdę to jest gościu na drużyny, które bronią się przed spadkiem. No nie, ja nie mogę bronić tutaj... Wiesz, ale mówisz o kim? O Kunie? Mówi, no Kun to jest pierwszoligowiec dla mnie, no Żyro to jest dla mnie gościu, który w Ekstraklasie no, może grać, ale to będzie grał w drużynie, która właśnie tak jak teraz widzę, moim zdaniem z nim to się będzie bronił przed spadkiem, no to nie jest zawodnik na drużynę, która będzie myślała o czymś więcej niż 10 miejsce, no. Znaczy, ja się zgadzam, ale to generalnie to samo można powiedzieć o większości naszych piłkarzy. Może nie większości, no połowę tych zawodników już teraz przecież jest wymienianych, no ale masz Stępińskiego, ja teraz mogę wymienić z pierwszej jedenastki, to mogę wymienić Stępiński, Kun, Żyro, tak jeszcze patrzę, kto tam jeszcze, kogo tam jeszcze bym, no ja bym na przykład też Terpiowskiego też się pozbył, bo dla mnie naprawdę nielogiczne. My zmieniamy system, a my oddajemy w tym momencie gościa, który był skrzydłowym i który miał w ogóle technikę na jedną z lepszych w tej drużynie. No i rozumiem, może miał za wysoki kontrakt, okej, pozbywamy się, no ale pozbywamy się najlepszych zawodników. No. I to jest dla mnie słabe, nie? To jest dla mnie słabe. A co do Pawłowskiego, jak wcześniej się też pytaliście, no moim zdaniem, że Paweł już powiedział, że on chyba chce odejść i to jest dla mnie druga takie do myślenia sobie, że słowa trenera, który mówi, że przychodzi do nas Kerk, my wierzymy, że to będzie lider czy coś. Naprawdę my chyba źle szacujemy liderów, bo mamy gościa, który jest związany z klubem bardziej niż 3/4 tych zawodników, a my szukamy jakiegoś lidera, gościa, który przychodzi z niemieckiej ligi, który pierwszy raz w ogóle będzie grał za granicą. Myślimy, że on będzie liderem, że kim on jeszcze będzie tutaj? Ikoną tego klubu? Trochę coś mi się tutaj nie zgadza. Mówię, no przede wszystkim jakby perspektywa Bartka może być zupełnie inna, bo może być też tak, że on wcale nie chce tutaj zostać. Może dostać, nie wiem, 3-4-krotne pieniądze gdzieś tam w dobrym zagranicznym klubie, a może niekoniecznie w dobrym klubie, ale w dobrej lidze. I nawet jeżeli Widzew by mu to zapłacił, nie wiem, 2 razy tyle niż zarabiał do tej pory, to może na rok, dwa jemu się to wcale nie opłacać i też trzeba, należy go zrozumieć. Aczkolwiek biorąc pod uwagę to, w jaki sposób my załatwiamy sprawy, jak przynajmniej to, jak się słyszy. Tomek, wycisz mikrofon, jeżeli możesz, proszę. Wyciszam. W jaki sposób my załatwiamy sprawy, jeżeli chodzi o kontrakty, o kontakty z tymi piłkarzami i tak dalej. No tych sytuacji to można by było naprawdę wiele, że tak powiem, wspomnieć, no chociażby Wrąbel i tak dalej. Bareja by się przydał. Słucham? Bareja by się przydał, kurwa, do tego. W każdym razie zmierzam do tego, że Zizu, jest problem u ciebie z połączeniem się z głosem. Musisz się rozłączyć i połączyć na nowo. Nie wiem, o co chodzi, ale próbuję ci dać ci głos, ale musisz wyjść z pokoju. Także kontynuując moją myśl, no dla mnie osobiście my nie potrafimy. Nie potrafimy ani trzymać zawodników, ani nimi dobrze manewrować, ani dobrze tych kontraktów realizować w jakiś sposób przyszłościowy dla klubu. Robimy kontrakty, które są według mnie no, słabe. No, chociażby ten kontrakt 2+1 dla Bartka w takiej formie, jakiej Bartek jest od dłuższego czasu. No, może ostatnio ta forma jest słabsza, ale na przestrzeni całego pobytu w Widzewie to jest najjaśniejsza postać, która dała nam awans, która dała nam utrzymanie. Jestem pewny bez dwóch zdań, że dzięki niemu mamy to utrzymanie w poprzednim sezonie. To taki człowiek nie powinien dostać, to powinien mieć, inaczej, nie powinien dostać jakiegoś tam przedłużenia, tylko to powinna być nowa umowa, już rozmawiana przed sezonem, żeby on wiedział, że klub na niego patrzy poważnie, że klub po prostu dla niego, dla klubu Bartek jest osobą, która tutaj ma, że tak powiem, prowadzić nas od zwycięstwa do zwycięstwa i na nim powinien być budowany zespół. To, że tam... No czy wiesz, no jak wyglądały rozmowy z nim, to my nie wiemy, nie? No nie wiemy, ale tak... też możemy się w pewien sposób domyślać, że nie wszystko, wiesz, no ja nie będę tutaj wyrokował, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że
że no, słuchaj, jeżeli my nie jesteśmy w stanie dograć tematu koszulek, to ciężko mi sobie wyobrazić, żebyśmy potrafili dogrywać bezproblemowo kwestie kontraktowe. No jakby my leżymy na płaszczyznach, które powinny być realizowane, że tak powiem, bezwątkowo. Tu powinno się to wszystko automatycznie dziać. I to nie jest kwestia powiedzmy miesiąca, dwóch czy pół roku, tylko w Widzewie po prostu wiele rzeczy nie funkcjonuje od dłuższego czasu i po prostu no, taki piłkarz, wyobrażam sobie będąc na Bartka miejscu, to troszkę taka postać, nie wiem czy może nie niedoceniona, ale no, jeżeli jesteś piłkarzem z takim statusem w zespole, to na pewno też chcesz, żeby ciebie docenili w pewien sposób. Na pewno też kontraktowo, ale też pewnie długością kontraktu i pewnie rozmowami. Nie wtedy, kiedy kończy się kontrakt, tylko chciałbyś ten kontrakt mieć już zapewniony dużo wcześniej, ale to mówię, to są tylko moje domysły. W mojej ocenie po prostu to, co mówię, biorę jakby może nie za pewnik, ale jestem w stanie wyobrazić sobie taką sytuację, bo te rozmowy z piłkarzami w Widzewie no nieraz były średnio prowadzone, no chociażby właśnie sytuacja z Rąblem, gdzie nie do końca klub się fajnie zachował. Tutaj sytuacja z Hansenem, no to też dla mnie jest paradoks, że w ogóle taka sytuacja ma miejsce, gdzie wcale nie mamy konkretniejszych zawodników na jego miejsce, umówmy się, tak? No jakby sobie teraz pomyśleć, kto wejdzie na skrzydło, no to ja nie wiem, ja tam widzę, że tam hula wiatr tak naprawdę. No i dla mnie to jest duży problem. Ale jeżeli chodzi o No nie uważasz, że to jest pokłosie słabości naszego pionu sportowego no, i to w tym sensie, że no zobacz, nie? Wypierdoliliśmy tego Stupkę, który był naszym dyrektorem sportowym. Przesunęliśmy Wichniarka, który był gościem o scoutingu. No okej, okay, powiedzmy, że okej. Okay. Czy ktoś przyszedł w jego miejsce? Z jakimś tam doświadczeniem z biznesu piłkarskiego, że tak powiem, nie? Nie przyszedł nikt. Przesunęliśmy jakichś tam ludzi innych na te miejsca i tak dalej, nie? Wypierdoliliśmy tego Mateusza Drożdża. No był jaki był, no ale to był gościu z jakimś tam już powiedzmy obyciem i na pewno z doświadczeniem w biznesie piłkarskim, nie? Przerzuciliśmy na jego miejsce tak, Rydza, który no moim zdaniem no nie dorasta mu do pięt, jeżeli chodzi o tego typu aspekty. No ale powiedzmy, czy uzupełniliśmy ten pion sportowy jakimś tam gościem kolejnym, który by coś wnosił do tego pionu sportowego, jakieś doświadczenie, jakąś wiedzę z takiego stricte piłkarskiego biznesu? No nie. Przesunęliśmy też sobie tam kogoś, kto tam jest teraz, chyba Szymański, nie? Wiceprezesem, tak. Aż wiesz co, ja nie mówię, że to jest jakiś tam zły gościu, tylko no rzeczywistość jest taka, że no, mamy zarząd i klub generalnie składający się z amatorów, tak? To są Janusze biznesu piłkarskiego, no to są goście, którzy tam coś próbują, natomiast no nie mają pojęcia, jak się robi pewne rzeczy w piłce, jak to wygląda i tak dalej, nie? To po prostu są ludzie nie na tych pozycjach, co powinni być. No tak. Ostatnio o tym rozmawialiśmy. Przerzucamy na pozycję ludzi ze stanowisk, na stanowiska, których nigdy w życiu nie piastowali, no jakby już ja tam się nie będę pastwił, natomiast no bo tu znaczy wiecie, no z drugiej strony no to każdy dyrektor sportowy kiedyś był pierwszy raz tym dyrektorem sportowym, nie? I to nie jest tak, że wszyscy mają wiesz, w wieku 30 znaczy, lat, wiesz co? 100 lat doświadczenia. Przede wszystkim my nie uzupełniamy jakby tego pionu o nowe twarze i o jakichś tam ludzi z doświadczeniem, z wiedzą, którzy by coś wnieśli, też jakieś inne spojrzenie, nie. Dla mnie no to z całym szacunkiem, no ale pan Rydz to jest kurwa pozorant, nie? To jest gościu, który ma pokiwać głową zawsze i wszędzie i tyle, nie? I w stosunkach z miastem, czy jest fajnie, czy nie, okej, po cichutku przyklepiemy, żeby nie było problemów, nie? No chyba też nie o to chodzi.
później, tak jak mówicie, są problemy i z Bartkiem. Ja trochę inaczej widzę ten temat, bo to też nie jest gościu, który, czy jak on, gdyby on nie chciał, jakby patrzył, tak jak mówicie, że pieniądze, że gdzieś ten, no on miał w Śląsku miał 3 razy taki kontrakt, jak ten, który ma u nas, nie? Nie przyszedł tu do pieniędzy i no nie, no raczej uważam też, nie że nie odchodzi też z powodu pieniędzy. Słucham? Raczej nie wydaje mi się, żeby w Śląsku miał, nie wiem, ze 200 tysięcy. Bardzo w to wątpię. No, no właśnie miał w tych okolicach, z tego co kojarzę, kontrakt. Nie chce się upierać i tak dalej. Natomiast z tego, co się mówiło w tym okresie, w którym do nas przychodził, to miał właśnie kontrakt w wysokości w okolicach tych 200 tysięcy. Można to pewnie w jakiś sposób zweryfikować, mogę też, może się okazać, że gadam bzdury, natomiast jakoś tak to kojarzę. Nie? Jestem w stanie sobie wyobrazić, że on przyszedł do Widzewa, że, tylko pamiętajmy, że on przychodząc do Widzewa był piłkarzem, można powiedzieć, na dużym zakręcie, prawda? Więc jakby no ciężko, żeby w innym klubie gdzieś dostał takie pieniądze, być może jakie miał w Śląsku, więc akurat był w takim momencie swojej kariery, gdzie raczej to inni mogli dawać tutaj warunki, a nie Bartek. No, jakby to była... Znaczy wiesz, no, z jednej strony tak, z drugiej strony mógł zostać w tym Śląsku i grzać tam ławę. Generalnie z tego, co kojarzę, to tam był też problem tego typu, że no, zmienił się trener i trener widział go bardziej właśnie w roli jakiegoś tam wahadłowego czy wręcz bocznego obrońcy, no to jest piłkarz o, wiesz, walorach ofensywnych, tak? I on u nas też by się nie sprawdził jako wahadłowy, no gra na skrzydle, nie? I to było chyba kluczowe. Znaczy, on przychodząc do Widzewa po prostu to była sytuacja win-win i dla Widzewa, i dla Bartka, bo jeżeli... Dalej, natomiast mógłby jeszcze te 2 lata w Śląsku to 200 tysięcy kasować, nie? Dobra, z Lizu rozmawiaj, bo widzę, że ciężko jest. Panowie, albo będziemy sobie dawać kończyć te zdania, albo to nie ma sensu. No, staram się powiedzieć jedną myśl i nie jestem w stanie skończyć jednego zdania. Szanujmy swój czas i to, co chcemy powiedzieć. Zizu, jesteś? Jestem, przysłuchuję się cały czas. No próbuję coś, ale ciężko. Nie mogłem oddać ci głosu, bo wyskakiwał błąd połączenia użytkownika, który się dołączał do pokoju, więc nie wiem, co tam się działo, ale próbowałem to zrobić jak najszybciej. Nawiązując do Bartka, jakby kończąc ten temat z Bartkiem, z mojej strony po prostu jakby my pozyskaliśmy piłkarza, mogliśmy pozyskać piłkarza, nie było to pewne, który w dobrej formie zaprowadził nas do awansu. Jeżeli byłoby odwrotnie, że jednak Bartek nie pokazałby się z tej strony, w jakiej się pokazał w pierwszej lidze, to tylko straciłby on tak naprawdę, bo Widzew jakby no zaryzykował, ale finansowo czy zaryzykował tyle? Nie wydaje mi się, gdy w momencie, kiedy Widzew by nie awansował i ta drużyna by po prostu nie zrobiła progresu, to pewnie Bartek by odszedł i pewnie gdzieś tam szukałby angażu jeszcze w Ekstraklasie. Ale dzięki temu, że awansowaliśmy, może po ciężarach i ta pierwsza runda przede wszystkim, ale myślę, że Bartka trzeba pochwalić za cały sezon, bo myślę, że był świetny, no to dzięki temu jego pozycja wyjściowa do negocjacji i w Widzewie, i za granicą jest po prostu dużo, dużo lepsza, tak? To on tak naprawdę teraz nadaje warunki, a wtedy według mnie nie było tak. Uważam, że to raczej to wyciągnięcie ręki, oczywiście to Widzew namawiał i wtedy to był chyba Dróżdż, z tego co pamiętam, bo były prezes się tym chwalił, że ta ręka była mocno wyciągana w stronę Bartka i jakby gdzieś tam nastąpiło porozumienie. No ale jednak no, trzeba powiedzieć, że dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna i to raczej Bartek jest tym człowiekiem, który może rzucać warunkami i ja bym się nie zdziwił ogólnie, jeżeli pojawiłaby się oferta kilkukrotnie wyższa, no po prostu jest w takim momencie kariery, gdzie żre mu, idzie mu dobrze, jest głównym silnikiem napędowym tego zespołu. I jeżeli miałby opcję zarobić kilkukrotnie więcej, to pewnie by się nie zastanawiał, no bo zostało mu raptem parę lat gry tak naprawdę. To Patryk, to ja się dopytam tak. Tu jest związany tak bardziej z miastem, z klubem jest związany. Nie wiem ile tam ma. Dobra, jakby nawet mu zaproponował 2 razy tyle. Powiedzmy, do jakiej ligi on może iść i jeszcze na, tak jak mówisz, no zarobić. No chyba teraz pozostaje tylko te... arabskie, no jakieś te Emiraty Arabskie. Do Arabii pójdzie i tam bez problemu sobie pogra.
Ja to, wiecie co, mam swoją hipotezę na temat Bartka. Nie wiem, czy trafną, czy mniej, czy bardziej. No, natomiast tak sobie myślę, że facet, który już po przyjściu do Widzewa, można powiedzieć, z buta ciągnął tą drużynę na swoich plecach. Później po awansie do Ekstraklasy no też był kluczowym piłkarzem, który bez którego, myślę, tego utrzymania by nie było. I w momencie, kiedy była ta klauzula ze strony klubu na przedłużenie kontraktu o rok i Widzew z tej klauzuli skorzystał, to mam wrażenie, że był to taki lekki policzek w stosunku do niego, bo oczekiwałbym, że jednak on no właśnie, ja że jednak on dostanie ze strony klubu kontrakt. No, że on by dostanie kontrakt do podpisu jednak jakiś dłuższy, może ostatni już w karierze. Myślę, że on też patrzy na poziom sportowy tej drużyny, jak klub się rozwija, jakie klub ma perspektywy w najbliższych latach przed sobą. I to też jest pewno jakimś silnikiem. Myślę, że pieniądze nie są dla niego najważniejsze, bo z tego, co się orientuje, Bartkowi świetnie wiedzie się w biznesie, działa w branży deweloperskiej i myślę, że tutaj kasa nie jest głównym czynnikiem. Natomiast kwestia docenienia, nie wiem, może klub powinien zaproponować takiemu chłopakowi, który jest stąd, z Zorkowa, jest kibicem Widzewa, jakąś ścieżkę rozwoju po karierze, nie wiem, no wyobrażam sobie, że prezes z nim siada, pyta się go, czy on się widzi w piłce po zakończeniu kariery, czy się nie widzi w piłce. No to jest szereg różnych, myślę, tematów i spraw do poruszenia z takim gościem. Ja na pewno bardzo bym był, może nie tyle rozczarowany, co smutny jego odejściem. Takich piłkarzy nam potrzeba jak rybie woda, bo na kogo mają chodzić tu młodzi chłopcy? Z kim mają identyfikować się młodzi kibice Widzewa? Jak nie z takim piłkarzem jak Bartek Pawłowski, z chłopakiem, można powiedzieć, z sąsiedztwa, który jest jednym z nas, kibicem Widzewa. No, brakuje takich ludzi na pewno nam. Kiedyś, wiecie, piłkarze grali dłużej w jednym klubie. Dzisiaj ci piłkarze zmieniają te kluby dość często. Nie ma takich już Tomków Łapińskich, którzy grają praktycznie całą karierę w jednym klubie, z którymi ja mogłem za młodu się identyfikować i uważam, że no, taki Bartek Pawłowski to jest naprawdę skarb dla Widzewa. A jeżeli jeszcze chłop, oprócz tego, że jest swój, że jest stąd, że młodzież może się z nim identyfikować, etc., etc., daje jeszcze piłkarsko bardzo dużo tej drużynie. Można powiedzieć, że na swoich plecach często niesie cały ciężar zdobywania punktów, to tym bardziej powinien być doceniony. Ja bym sobie wyobrażał, że widzę, że nie uruchamy jakiejś klauzuli, tylko na stole leży kontrakt przynajmniej 2+1 dla Bartka i jakieś tam rozmowy się toczą o jego przyszłości w klubie po przejściu na tą drugą stronę rzeki. Ja bym tak to widział. No, zobaczymy, jak będzie wyglądać przyszłość. Gdzieś też obiło mi się uszy, że coś tam prezes Ryf mówił, że Widzew jest gotowy na rozmowy i tam niby jakaś kasa jest zabezpieczona na kontrakt Bartka. No, mam nadzieję, że takie rozmowy już się zaczęły, że coś się dzieje w tym temacie i najpóźniej po zakończeniu tej rundy będzie parafowana taka umowa z Bartkiem, bo nie, szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie tej drużyny bez Bartka Pawłowskiego. Sławek, tylko kto ma tą rozmowę z nim przeprowadzić? Gościu, który od 3 lat rozmawia z kierownikiem sklepu i on dalej nie wie, co jest w tym sklepie? No bo ja naprawdę nie rozumiem, że wybrał prezesa Łukasz. Dyrektor sportowy powinien przeprowadzać takie rozmowy, ale no już wiele przykładów jest pokazanych, że nie wiem, dla mnie jest konflikt interesu między dyrektorem sportowym a trenerem, bo już wiele razy to było tak, wiele razy tak mi się wydawało, że dyrektor sportowy w ogóle chciałby innego zawodnika, a trener potrzebuje zupełnie innych zawodników. No mamy teraz przykład. Ściągani są zawodnicy do innego systemu, w innym systemie przez 2 lata gramy, są zupełnie inni zawodnicy ściągani, a my w tym momencie gramy zupełnie czymś innym. I brakuje nam zawodników na danych pozycjach, bo nie mamy tych zawodników. Także tu jest dla mnie problem. Już sam fakt, że no, prezesem został
została osoba, jaka została, no to... Znaczy... Wiesz, jaki jest problem kluczowy, że w Polsce nie ma szkół prezesów, nie ma szkół dyrektorów sportowych. Chyba dopiero od tego roku PZPN zaczął organizować oficjalne szkolenia dla dyrektorów sportowych i chyba jeżeli chodzi o scouting, bo do tej pory czegoś takiego w ogóle w naszej piłce nie było. Wszystkie funkcje, które były piastowane w klubach jako dyrektorzy sportowi czy prezesi, to były, wiesz, to byli ludzie na czutkę brani tak naprawdę. Jeden bardziej wypalił, tak jak na przykład Leśniodorski, który przyszedł do piłki z branży prawniczej i wielu uważa Leśniodorskiego za takiego rzutkiego menadżera, który dla pewno wielu jest wzorem, jak powinno się prowadzić odważnie klub piłkarski, podejmować ryzykowne decyzje, ale dla mnie zawsze najważniejsze było, jakimi ludźmi się otaczasz, nie? Przecież nikt nie jest najmądrzejszy, nikt nie powiadał wszystkich rozumów. Jeżeli prezes jest mądrym facetem, to ja na przykład będąc prezesem chciałbym się otaczać ludźmi mądrzejszymi od siebie, fachowcami, znającymi się na piłce. Mam wrażenie, że widzę, mało ludzi jest, którzy znają tą piłkę od podszewki. Cały czas mam wrażenie, że nie wykorzystujemy nawet w sposób minimalny byłych piłkarzy, a przecież mamy dużo wspaniałych byłych piłkarzy, którzy o piłce pewną wiedzą trzy razy więcej niż prezes z wiceprezesem razem wzięci i takich ludzi brakuje mi w klubie, chociażby jako doradcy, tak, zarządu. W pewnych kwestiach mogliby się wypowiedzieć. Tylko Sławek, wiesz co, ludzie, którzy mają coś do powiedzenia, mają swoje zdanie, no to wiesz, takimi ludźmi się nie da sterować. A wydaje mi się, że w Widzewie potrzeba ludzi takich pachołków, takich dla mnie naprawdę takich głupków, którymi możesz sterować. Bo tutaj nie wybije się niestety osoba, która ma coś do powiedzenia, która, słuchaj, to i to mi nie gra, chcę, żeby było tak i tak, która ma twardy charakter. Tutaj tacy ludzie nie będą, Widzewie nie będzie czegoś takiego. Ja też nie byłem może za Drużdżem, dla mnie też miał swoje za uszami, ale to była właśnie osoba, która powiedziała jasno i otwarcie, mówiła, tak, takie rzeczy są i tutaj takie coś nie przejdzie. Tutaj są potrzebni ludzie, klakiery, którym ktoś będzie po prostu sobie rządził. I to jest dla mnie. A jeżeli mówisz o tym, że nie ma takiej szkoły, wiesz co, w naszym tym polskim, można powiedzieć, piekiełku, w tym całym tym PZPN-ie, to jest worek, to jest taki jeden worek, w którym tam się ludzie ciągle mielą. Jeżeli ktoś ma dojście do tego PZP, no to znajdzie sobie prezesa, który... No tak się tutaj prezesi wymieniają, zauważ sobie, nie z jednego klubu, to do drugiego klubu idzie prezes. No właśnie nie ma czegoś takiego, jak dobrze sam wspominasz, no nie ma jakiejś takiej szkoły, żeby się tego nauczyć. Tylko druga sprawa, trzeba się otaczać ludźmi, którzy się właśnie znają albo na sporcie. I tutaj też jest, tutaj jest w ogóle problem, bo wydaje mi się, że w Polsce to się chyba nikt nie zna na sporcie lepiej jak kibice, no. Słuchajcie. No na pewno, no to jest problem, o czym mówisz, ale tak jak mówię, no wiesz, no. Trzeba dać ludziom szansę, trzeba dać ludziom się wykazać. Ja na pewno będę jakieś wstępne wnioski większe lub mniejsze wyciągał po zakończeniu tej rundy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Mówię, no Leśniodorski też przyszedł znikąd, nie wiem, Cygan też przyszedł znikąd, wiesz, i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na pewno, tak już tutaj wspominaliście na początku, są rzeczy, które kibice widzę na Twitterze krytykują, jak choćby te koszulki, etc., które się powtarzają notorycznie w naszym klubie. No, zobaczymy, jak ta sytuacja się dalej potoczy. Już jakby odchodząc od kwestii tutaj zarządu, kto jest na jakiej pozycji, czy powinien piastować stanowisko prezesa, dyrektora i tak dalej, to myślę, że odbiegamy trochę od tematu. To ja się z Was zapytam, co uważacie o pozycji trenera, czy po takim meczu trener powinien się, znaczy martwić o pozycję, to pewnie martwi się od dłuższego czasu, bo cały czas się mówi o tym, że gdzieś tam coś tam szukamy, że ewentualnie jakieś zastępstwo, przecież derby miało być takim meczem mocno naznaczonym właśnie ewentualnym zwolnieniem po ewentualnej porażce, ale no po takim meczu, gdzie już pali o ten wynik, ale sam pomysł na grę, sam jakby
sam zamysł tego, jak ten zespół reaguje na wydarzenia boiskowe, mam wrażenie, że nie reaguje, to mimo wszystko ja jestem dalej, lubię, cenię trenera i cenię sobie jego filozofię, tylko trochę już mam takie dwie myśli. Jedna mówi, cały czas ten zespół jest bardzo biedny jakościowo-piłkarsko, po prostu uważam mimo wszystko, że dalej jesteśmy mega słabi, a z drugiej strony po drugiej stronie głowy mi tak trochę co innego mówi, że jednak okej, jesteśmy słabi, ale nie aż tak, żeby grać w taki mizerny, dramatyczny sposób, żeby prezentować się w sposób na tle przeciwnika, który, umówmy się, nie jest tutaj hegemonem w tej lidze, u siebie grając, przede wszystkim przy takiej publiczności, mam wrażenie, że po prostu trener kompletnie nie szuka alternatyw i nie chodzi mi o to, że zaczęliśmy grać innym systemem w tym sezonie, bo to można uznać za alternatywę względem tego, co było w poprzednim sezonie, tylko moim zdaniem ta zmiana jest na gorsze, ale chodzi mi o aktualne wydarzenia, czy właśnie zbliża się mecz z Legią, który prawdopodobnie 90% tych kibiców takich logicznie myślących wpisuje jako porażkę i czy taki mecz powinien wpłynąć na ewentualną decyzję, czy jednak mecz z Legią jest wpisany w porażkę i tutaj jakby kompletnie to nie zaważy na decyzji, no chyba, że pojedziemy i dostaniemy tam piątkę. No ja na przykład uważam, że pewna formuła się wyczerpuje, aczkolwiek jeżeli widzę nawet na ciężkiej Legii, no bo umówmy się, to nie będzie łatwy teren, zaprezentuje się w sposób taki, że po prostu nie będziemy reagować na to, co się dzieje. Ja rozumiem przegrać, ale no, nie będziemy statystą. No, że nie będziemy statystą przede wszystkim, o to jest dobre słowo, no bo przegrać to mam wkalkulowane, że to przegramy, aczkolwiek wierzę w zwycięstwo jak zawsze, ale jeżeli taki drugi mecz by się powtórzył, bez względu na to, z kim my zagramy, no to wtedy już bym się chyba ja osobiście zastanowił i nie dlatego, że nie chcę, żeby trener prowadził dalej Widzew, tylko po prostu, no kurczę, po prostu mam wrażenie, że gdzieś coś się zacięło i nikt tu nie jest w stanie wybrnąć z tego, bo nie wiem, czy ten Kajrk będzie rozwiązaniem wszystkich bóli i naszych problemów w ofensywie, gdzie tak naprawdę w defensywie mamy takie same albo i większe problemy. I teraz jedziemy do zespołu, który takie problemy wykorzysta, myślę, że z dużo większą częstotliwością niż zrobił to Śląsk Wrocław u siebie, tym bardziej, że będziemy grać na wyjeździe. Dlatego jestem ciekaw, co wy uważacie. Czy zmieniamy trenera, czy jednak ciśniemy mocno do okienka zimowego, czy jednak teraz ta przerwa właśnie na kadrę to będzie ten moment, kiedy trener powinien zostać ewentualnie zmieniony, czego oczywiście trenerowi Niedźwiedziowi nie życzę. Jak dla mnie nie ma sensu. Ja nie widzę w tym momencie sensu, tym bardziej, że znowu wzmocnienia są robione pod trenera, on jakiś sztab, ten cały pion sportowy, jakiś wyselekcjonowali tych piłkarzy, co i jak przyszli. Ja dalej twierdzę, że do zimy mogliby grać. Po zimie nie jesteśmy, podpisuję się pod tym, że nie jesteśmy tak słabi, jak wyglądamy, ale też nie jesteśmy jakimś tam hegemonem. I według mnie ten środek tabeli, nawet ta troszeczkę, to 12 miejsce, 13, to tak na spokoju, a mówię, a dałbym trenerowi potrenować, bo jednak przez dwa lata pokazał, że coś potrafi. Także mówię. Wydłużyłeś te dwa lata. Proszę? Troszkę wydłużyłeś te dwa lata. Mam wrażenie, że trener tak z tych dwóch lat, to tak można sklecić dobry rok maksymalnie, dobrej gry. No, ostatnia runda też, tylko że wiesz, no do Ekstraklasy mieli dwa lata, żeby wejść do Ekstraklasy. Zrobili to w rok. Weszli z drużyną pierwszoligową, która pierwszą rundę no, zagrała no, nawet nie ponad stan, to po prostu no, serial powstał o tym, no coś pięknego. No. No, a potem to już tylko, no mówię, no, przydałoby się wymiana zawodników, gdzie sami się przyznali do tego, że przespali, że nie zrobili takich wzmocnień.
mówię, mam małe kamyczki, które wrzucam. Dalej mi się wydaje, że przesypiają niektóre momenty, bo każdy z nas widzi, że potrzebne jest więcej. Tylko druga sprawa, to też pieniądze, co i jak. Wiele rzeczy się na to, wiele czynników się na to składa, że przykładowo ten zawodnik nie przyjdzie, czy tamten zawodnik nie przyjdzie. Ale ja bym dał pracować trenerowi, bo mówię, nawet nie wiem, jaki był najgorszy scenariusz. Na ostatnim miejscu wydaje mi się, że nie będziemy, na przedostatnim też nie, bo są drużyny od nas naprawdę dużo słabsze. No, ŁKS jest naprawdę słaby. No, Korona na razie nie pokazuje, że jest jakimś hegemonem. No, ale też nawet nie ma, bym zaliczył tutaj ruch. Jest po 6 kolejkach, Łukasz, tak trzeba to powiedzieć. No, dlatego mówię, no. A przyszła kolejka to dla mnie też nie będzie wyrokiem. Naprawdę, dla mnie przyszła kolejka to też nie będzie wyrokiem, dlatego ja bym dał popracować do zimy. Słuchaj, no w zimę to masz też następne, tylko ja bym w tym momencie, to ja bym chciał, żeby jak już mają, to żeby już mieli wyselekcjonowanego konkretnego trenera. Tak, to będzie nasz przyszły trener i niech on już nawet w tym momencie przez najbliższe, nie wiem, tych 6-7 kolejek patrzy i sobie wpisze kajecie, co jest do zmiany, co i jak. Ja bym chciał, żeby tak to wyglądało. A druga sprawa, to ja bym bardziej tutaj patrzył na pion sportowy, w sensie dyrektora sportowego i w tym kierunku. Ja bym widział tutaj zmiany niż w trenerze, bo dla mnie tu jest po prostu konflikt interesów. Nie? Wiesz co, tylko może tak, nie będziemy schodzić jeszcze tutaj z osoby trenera, to jak już pytamy, co inni uważają o trenerze, no nie. To niech inni się wypowiedzą, a ja zaraz dopowiem do tego pionu sportowego, o którym właśnie Dobra. Ktoś jest chętny, jeżeli chodzi o tutaj kwestię, czy trener powinien zostać, czy nie powinien zostać, a jeżeli tak, to do kiedy, a jeżeli nie, to dlaczego i ma ktoś ochotę coś dodać, czy lecimy dalej z piorem sportowym? Cześć, witam wszystkich, Andrzej z tej strony. Siemka. Ja uważam, że czekanie ze zmianą do zimy to jest oczywiście to w negatywnym scenariuszu będzie już pozamiatane, też będziemy walczyć o straszliwą degradację, bo mamy 19 kolejek w tej rundzie i tylko 15 na wiosnę. Będziemy czekać do zimy. Jeśli drużyna nie zrobi progresu, to możemy wieszać ręcznik. Wydaje mi się, że trenera nie bronią przede wszystkim wyniki, brak progresu, decyzje personalne, odpalaniu zawodników, ale zobaczcie, że my te punkty, które zdobyliśmy w tym sezonie, zdobyliśmy z dwoma Beniaminkami, z przeraźliwie słabym Górnikiem Zabrze, który faktycznie zdominowaliśmy. Okej, indywidualny błąd. No i graliśmy z Jagiellonią, która była słaba w tym meczu. Byłem w Białymstoku, widziałem to, w pierwszej połowie nie istnieli. Graliśmy ze Śląskiem, który się okej, poprawia grę, ale to przecież też jest drużyna z dołu tabeli, przegrana. No i Pogoń, nie? Czyli zaczęliśmy z super łatwym terminarzem. Teraz będziemy grali z Legią i z mocniejszymi drużynami potem. Także wydaje mi się, że trzeba tą przerwę na reprezentację wykorzystać na zmianę trenera pod warunkiem oczywiście, że jest sensowna kandydatura. I teraz gdyby pytanie o to, czy trener powinien zostać, czy odejść, jest istotne, ale myślę, że jeszcze bardziej istotne jest pytanie, kto miałby zastąpić, no bo zobaczcie, że jest taka sytuacja, że tych kandydatów nie ma wielu, Papszyn pewnie nie przyjdzie, czy Myśliwiec jest lepszy od Niedźwiedzia, to jest dyskusyjna sprawa, ale też bardzo ważna... No właśnie, Andrzej, wywołałeś bardzo interesujący temat. Bardzo ważna też rzecz jest taka, zobaczcie, jaką my mamy szatnię. My mamy mega międzynarodową szatnię, i to jest taka szatnia, która nie jest grzeczną szatnią. Nie wiem, czy widzieliście tą historię z Instagramem Hansena, jak chłopaki Hansena pożegnali. I tam jest kilka naprawdę takich szpil mocnych. No i to nie są szpile tylko od ludzi, których już nie ma w drużynie, typu Czorba, typu Patryk Lipski, ale tam są szpile od ludzi z drużyny, prawda? Gdzie istniejący chłopaki z drużyny, nawet grający, sugerują w komentarzach do postu na Instagramie Hansena, że odeszła nie ta osoba, co trzeba, nie?
Ale grający? Grający. To nie tylko Lipski, ale wiesz, grający, nie? Więc... A kto tam jeszcze z grających piłkarzy się wypowiedział? No wypowiadało się wielu, no ale tamtą szpilę większą to Mato wbił, nie? Więc... No Mato, no ale Mato jest niegrający, nie? Jest ławka, nie? No jest no ławka. No jest grający. No trochę zakłamuje rzeczywistość. Jedyne... Mi też się wydaje, że to zapowiadali się głównie piłkarze, których już nie ma, albo tacy, którzy stracili miejsce w składzie i teraz grzeją ławkę. No ale, ale jednak grają. I to najgrubsza była wypowiedź właśnie Mato Milosza, tak tutaj tam nie widziałem. No, podziękowania i pożegnania i no, tyle. No. Mato jedyny, który wczoraj tam dał dobrą zmianę. W każdym razie mamy szatnię, która jest... ja nie chcę tam sugerować, że stracona czy nie stracona. Nie mamy wiedzy na ten temat, ale... Ale mamy taką czupurną szatnię, prawda? I teraz jest pytanie, czy jeśli ta decyzja miałaby być podjęta, to czy my mamy dobrego kandydata, tak? I czy tym następcą potencjalnym Janusza nie powinien być jednak zagraniczny trener, prawda? No bo zobaczcie, my teraz sprowadzamy gościa z dobrym profilem, Kerka, prawda? Który przez te dwa sezony tam w tej drugiej Bundeslidze trochę grał, trochę strzelał. Mamy tych zagranicznych zawodników wielu. Te transfery też były głównie robione wśród zagranicznych piłkarzy. Więc jak dla mnie sens zmiany na stanowisku trenera jest wtedy, kiedy jednak przyjdzie trener z odpowiednim profilem. Tak? A tutaj wybór jest ograniczony i ja nie jestem pewien, czy my zrobiliśmy jakikolwiek scouting, rozeznanie w możliwościach ściągnięcia zagranicznego trenera. Prawda? Więc to jest taki problem, z którym trzeba się zmierzyć, no bo robienie czegoś pochopnie może nie mieć sensu, ale no też nie można nie reagować na to, co widzimy na boisku, więc jest to dylemat. No właśnie ciekawą rzecz powiedziałeś, no. To ciekawą rzecz poruszyłeś. Tutaj pewno z Patrykiem sobie prywatnie, możemy powiedzieć, rozmawialiśmy już o tym dosyć długo. Pewno jak wiecie, ja jestem Team Niedźwiedź od początku, natomiast też widzę rysy już coraz większe na tym pomniku niedźwiedzia, nazwijmy to kolokwialnie, i zastanawiałem się właśnie kogo, tak? Kogo wziąć za niedźwiedzia, bo czasami wiecie, lepsze jest wrogiem dobrego i czasami zamienił stryjek siekierkę na kijek, nie? Mądry Polak po szkodzie, etc., etc. I widziałem na Twitterze kandydatury typu myśliwiec, no ja na przykład tego osobiście nie widzę, aczkolwiek nie odmawiam facetowi fachowości, może by faktycznie przyszedł, zrobił tutaj progres. Natomiast ja, gdy patrzę na myśliwca, widzę Janusza Niedźwiedzia sprzed dwóch lat. Widzę gościa, który nigdy nie dotknął piłki na takim poziomie. Widzę gościa, który nigdy nie dotknął klubu na takim poziomie, tak medialnego, tak dużego. To prawda. I tu upatruję problemu największego. I tak jak Andrzej właśnie powiedział, ja jakbym miał zmieniać trenera Niedźwiedzia, to chyba... bo tak jak mówiłeś, na papszuna nas nie stać. Szulczek, który mi się podoba jako warsztat, jest raczej nie do wyciągnięcia w tej chwili. Nie do wyciągnięcia z Warty, a przynajmniej ja nie wierzę, żeby nasi działacze byli w stanie zrobić taką operację. Więc jeżeli trener Niedźwiedź miałby odejść, to chyba moje myśli też kierują się zdecydowanie za granicę. No tak, no to co zrobił Radomiak na przykład jest ciekawe, bo tam przyszedł ten Rumun, zdaje się, i widać było na początku rundy, że Radomiak grał całkiem nieźle i ten facet ma papiery i ma doświadczenie, no teraz jest może trochę słabiej, ale wydaje mi się, że jeśli mielibyśmy iść w zmianę, no to pewnie lepszy jest taki kierunek, tego typu profil, no tylko jest oczywiście pytanie, czy coś zostało zrobione, czy to nie będzie jakaś kompletna improwizacja niepotrzebna. No ciężki orzech do zgryzienia, no na pewno... No wiesz, Polacy są mistrzami w improwizacjach. Tak, ale nawet jak czytałem książkę Bartka, Reaktywacja, to jak myśmy zmieniali trenerów przez te ostatnie lata, to była jedna wielka improwizacja, przecież to... No przypomnijmy jeszcze, że jak przychodził trener Niedźwiedź, to wtedy jednym z kandydatów był Walter Pandiani, tak? Na naszego szkoleniowca. No pewno wszyscy, ktoś troszkę interesują piłką, wiedzą, że to był taki wyborowy strzelec Primera Division, fajny piłkarz. No ciekawy jestem właśnie teraz z perspektywy czasu, jak taki Pandiani by sobie poradził tutaj w realiach polskiej piłki, bo też pamiętajmy, że my weźmiemy takiego gościa z zagranicy do Widzewa
i on zobaczy, w jakich warunkach my musimy pracować zimą i chłop się nogą przeżegna, no prawda? Właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Motoru? No, fajna kandydatura, znowu jakaś kontrowersyjna, ale czy my jesteśmy w stanie, Patryk, zabrać komuś trenera? No, ja jakoś nie widzę tego, szczerze mówiąc. Też... Tak? Że Widzew jest w stanie pójść po trenera do innego klubu teraz. Tak, tak, i tam pewnie też no, Motor dobrze rozpoczął i oni tam pewnie będą walczyć o awans, więc to nie jest taka sytuacja, gdzie jest łatwo tego gościa wyciągnąć z klubu, ale na pewno imponujące osiągnięcia. Tutaj Maciek z Radia Widzę wprostuje, że pan Diani nie był rozpatrywany do Widzewa, gdy pojawił się tu Janusz Niedźwiedź. No, jakby dla mnie osobiście trener zagraniczny tak, tylko też nie taki, który w postaci tutaj chociażby naszego sympatycznego Albańczyka, który był jakiś czas temu, tylko ktoś naprawdę z warsztatem. Ktoś, kto... Coś na styl tego, co zrobiła Pogoń Szczecin, czyli Kosta Rujanicz. Uważam, że trener z mega warsztatem. Oczywiście poszedł do Legii, no, zostawił zespół, zbudował fajny zespół i poszedł do po prostu z klubu z większymi możliwościami, przynajmniej na ten moment, ale no trener naprawdę trafili trenera mega, mega, mega przygotowanego. Zresztą no, wychowany chyba, jeżeli się nie mylę, w Niemczech, więc trenerzy mocno, tam bym w ogóle szukał, jeżeli chodzi o mnie, szukałbym trenera na ziemi niemieckiej pod kątem Widzewa. Z racji tego, że przygotowanie taktyczne, motoryka, tam zawsze to jest na bardzo dobrym poziomie. Jeżeli chodzi o kwestię Niedźwiedzia, tutaj ten problem ewentualny z piłkarzami, jestem w stanie sobie wyobrazić, że gdzieś tam trener może nie docierać do końca do tych zawodników z zagranicy, tym bardziej, że gdzieś tam operujemy tymi zawodnikami z takich terenów geograficznych, z tymi charakterami mocno, mocno bym powiedział burzliwymi i wyobrażam sobie, że może być taka sytuacja, że nie do końca trener jest w stanie w jakiś sposób dojść tak jak dochodzi tutaj do zawodników z naszego podwórka, czyli rodzimych Polaków, ale też, no, jeżeli to jest problem, to też nie rozumiem, dlaczego brniemy w zagranicznych zawodników, bo jeżeli taki problem byłby naprawdę, albo byłby na taką skalę, o jakiej się często gdzieś tam słyszy, no to ściąganie zawodników cały czas zagranicznych, no to byłby jakby to takie strzelanie sobie samobuja, tak? No tak mi się wydaje. No bo jeżeli gdzieś są pogłoski, że trener nie... No wiesz czemu, z prostego powodu, z pieniędzy. No tak, ale no to wiesz, jeżeli sobie nie radzimy, powiedzmy, trener w jakiś tam sposób, no nie jesteśmy w stanie tego potwierdzić, a nie będziemy tutaj siać fermentu, ale no jeżeli taka sytuacja by miała miejsce, no to jakby no ciężko mi sobie wyobrazić, tak, żeby tutaj nagle Widzew powiedział, trudno, musi pan sobie poradzić, takie mamy warunki, taki mamy klimat i ściągamy tutaj Chińczyków za chwilę. Aczkolwiek no też jestem w stanie zrozumieć, że pewni zagraniczni piłkarze pewnych rzeczy mogą nie rozumieć, bo z tego, co przynajmniej zauważyłem, to ten angielski naszego trenera nie jest do końca pewnie taki, jaki mógłby być, żeby z tymi zawodnikami komunikować się i przekazywać tą wiedzę na odpowiednim poziomie, ale myślę, że to też piłkarzy jest rola, żeby uczyć się języka do klubu, do którego przychodzą. A my jesteśmy w Polsce, więc też wymagałbym od zawodników, aby tego języka się oczywiście uczyli. No ale tak nawiązując do trenera i kończąc jakby ten temat, czy trener powinien zostać, z mojej opinii, no trener w jakimś stopniu się pogubił, ale też uważam, że klub od właściciela przez prezesa i kończąc na dyrektorze sportowym nie zrobili chociażby 30% tego, co naprawdę powinni zrobić, jeżeli chodzi o wzmocnienie zespołu. I dlatego ten zespół ma takie grube przestoje, grube spadki formy, bo po prostu on jest tak naprawdę mizerny. Może nie jest dramatycznie słaby,
ale no jakby sobie tak spojrzeć, tak jak wcześniej Łukasz wymieniał, to naprawdę mamy dużo zawodników, którzy w średnim zespole nie graliby w pierwszym składzie w Ekstraklasie i tu jest duży problem, no chociażby formacja defensywna, tak, przeszliśmy na system, który w ogóle był niebrany pod uwagę, transfery robiliśmy pod granie trójką z tyłu, a nagle zaczęliśmy grać czwórką, no to wiele mówi, tak, no to jakby to powiedzieć w dużym profesjonalnym klubie, to ktoś by zaczął się śmiać, więc no tak, problem, i też problem jest dużo bardziej złożony. I też gdyby taka sprawa, ten life motive, który się przewija przecież już od poprzedniego sezonu, stałe fragmenty gry, no to akurat to nie jest rzecz, której nie możesz poprawić, jeśli naprawdę posiadasz warsztat dobry, tak? To przecież nawet w tej naszej ekstraklasie dużo bramek pada po stałych fragmentach gry, które są strzelane przez zespoły z dołu tabeli i zespołom z góry tabeli. Jednak u nas, okej, z Górnikiem powiedzmy strzeliśmy bramkę po rozegraniu Rawasa, śmiejemy się trochę z tego, ale tych sytuacji było mnóstwo, nawet ze Śląskiem te bicie rzutów rożnych to było bicie głową w mur, nie było tego alternatywnego, krótkiego rozegrania. No i też zwróćmy uwagę, że te słabe wyniki w tym sezonie są w sytuacji, gdzie nie ma już tych tłumaczeń o warunkach przygotowań, o bazie, o infrastrukturze, o boiskach i tak dalej, i nie mamy kontuzji. Mamy wszystkich zawodników do dyspozycji, trenera. Na szczęście kontuzje nas ominęły i mimo tego no, brakuje jednak reakcji zespołu na wydarzenia boiskowe, więc no, nie wygląda to dobrze, ale alternatywy też nie są... Jest to dylemat. No, na pewno jest to dylemat dla włodarzy, dla właściciela, dla sztabu. Znaczy ciekawą rzecz poruszyliście, bo jeszcze odnośnie właśnie naszej kadry. Ja dzisiaj miałem taką refleksję, czy my jako środowisko właśnie nie przeceniamy wartości tej kadry. Czy my nie jesteśmy klubem, który ma wszelkie predyspozycje do tego, żeby jednak grać w kratkę. Czy ci piłkarze to są piłkarze na takim poziomie, którzy będą nam serwowali takie huśtawki nastrojów i Widzew nie jest w tej chwili klubem, który, jeżeli chodzi o wartość piłkarską, który by był w stanie, wiecie, grać jakieś równe serie po 3, 4, 5 meczów z rzędu, czyli musimy być przygotowani na taką huśtawkę nastrojów. No ja nie wierzę w cudotwórców, nie wierzę w trenerów, którzy mają magiczną różdżkę, przyjdą i za jej dotknięciem odmienią oblicze. Trochę obserwuję już tą piłkę lat i jedno, czego jestem pewien, to, że zawsze niezadowoleni są ci, którzy nie grają, albo ci, którzy grają mało. Wiecie, szatnia piłkarska to jest 20 kilku facetów, każdy ma wielkie ego, każdy myśli, że jest lepszy od gościa, który siedzi obok niego, który gra, a ja nie gram, i on zawsze będzie miał przekonanie, że jest lepszy i zawsze będą tacy ludzie. Natomiast myślę, że też takie... Mówienie o tym angielskim, właśnie słyszymy często o tym, myślę, że to jest przesadzone trochę, bo przecież są piłkarze, którzy sobie tłumaczą pewne rzeczy, przecież wiemy doskonale nawet w serialu, że pokazywane były rzeczy, nie wiem, no chociażby Bartek Pawłowski, który był trochę w tej Hiszpanii, jakoś tam włada tym językiem hiszpańskim i tłumaczył pewne zagadnienia, więc tutaj bym nie przesadzał. Myślę, że jednak to jest raczej niezadowolenie piłkarzy, którzy mają przeświadczenie, że nie grają, a są lepsi, czy nie są gorsi, może tak, od tych, którzy grają, zawsze tak było, zawsze tak będzie, jak się światem. Natomiast mówię, no jak zmieniać, ja zawsze wychodziłem z założenia, że jak zmieniać, to na lepsze, nie? A boję się, że takie zmiany pod wpływem emocji, to właśnie może być takie polskie zamienił stryjek siekierkę na kijek i sam naprawdę mam różne myśli w tym temacie. No oczywiście nie podobają mi się pewne rzeczy, tak, tutaj poruszyliśmy stałe fragmenty gry i tak dalej, bo to naprawdę wygląda na żenującym poziomie. No, już poruszaliśmy tutaj wcześniej, zanim Andrzej się pojawiłeś, że na przykład w meczu Zabrzu ja miałem wrażenie, że jakbyśmy wykonywali 100 rzutów rożnych, to byśmy nic z tego nie strzelili. I sam trener na konferencji prasowej przyznał, że jest jakiś z tym pewno problem, że efektywność wykonywania tych stałych fragmentów gry jednak jest dosyć słaba i trzeba może nad tym mocniej popracować. I tutaj widzę na pewno pole do popisu, to jest rzecz, którą można na pewno wytrenować. Tak jak tutaj poruszaliście, no słabsze drużyny czasami często bazują na tych stałych fragmentach gry, tym się wygrywać się mecze często.
liczę na tego Kerka, bo wcześniej ja się akurat nie włączałem do dyskusji, jak rozmawialiście o Kerku. Co by mógł dać Kerk w meczu ze Śląskiem? Myślę, że stały fragment gry. No, z tego, co widziałem, chłop ma ułożoną nogę i myślę, że to może nam dać stały fragment gry, trochę lepsze dośrodkowanie, mam wrażenie. Może rywalizować z Bartkiem o bicie tych rzutów wolnych, bo też to można zaobserwować, dobrze ta nóżka mu lewa pracuje i tam te wolne w drugiej Bundeslidze niektóre takie pociski spadały, że klękali się narody. Zobaczymy, jak to będzie dalej. Teraz będzie przerwa na kadrę po Legii i ktoś może powiedzieć, jak zmieniasz właśnie to teraz, bo będą te 2 tygodnie przerwy. Natomiast ja do końca nie mam przekonania. Wiecie, jak patrzę na te mecze, jeszcze dołączam tą nieszczęsną wiosnę, to sobie myślę, Janusz, kurczę, no faktycznie, no to wygląda strasznie słabo punktowo, nie? I jak tą wiosnę dołączymy sobie do tej jesieni teraz nowego sezonu, to jednak to nie wygląda zbyt fajnie. Natomiast, no tak jak mówię, no coraz częściej pojawia mi się w głowie taka myśl, czy my nie przeceniamy tej kadry, nie wiem, co wy myślicie. Znaczy, wiesz co, no, ktoś dzisiaj wrzucał malcontent chyba, jeżeli się nie mylę, tabelę bądź historię tych ostatnich, powiedzmy, załóżmy, że to będzie czas od powiedzmy zimy do dzisiejszego dnia, no to ta punktacja no, jest mega słaba, tu nie ma co zaklinać rzeczywistości, że bo my troszkę oddzielamy kreską już tamten sezon i teoretycznie tak powinniśmy zrobić i tak należy zrobić, jakby powinniśmy zapomnieć o tym sezonie i o tej wiośnie, która, no, umówmy się, no, nie była rewelacyjna, a wręcz w pewnym momencie już żenująca, ale oczywiście wygraliśmy na inaugurację tutaj z Puszczą 3-2 i taki fajny mecz reklamujący trochę ligę, ale na pewno nie naszą defensywę. Ale jakby sobie tak troszkę rozszerzyć tę perspektywę właśnie na wiosnę, na tą nieszczęsną zimę, kiedy zaczęliśmy naprawdę pikować w dół, no to na przestrzeni tych 20 paru spotkań naprawdę mam wrażenie, że siedzimy, po prostu siedzimy. I ja dalej wierzę w trenera z tej perspektywy, że no pokazał mi, że mi personalnie, że potrafi wyciągnąć z piłkarzy więcej niż oni są w stanie normalnie dać z siebie, takie mam wrażenie, no bo na jesień można zagrać, każdy poszczególny zawodnik może zagrać spotkanie, może nawet 2 albo i 3 na mega poziomie i powiesz, że ten zawodnik wskoczył na nowy poziom, ale no po prostu nasza cała drużyna jesienią prezentowała się bardzo dobrze, wychodziliśmy po prostu grać w piłkę. Oczywiście ci sceptyczni powiedzą, że no tak, ale byliśmy Beniaminkiem i uczyli się nas w lidze, mogliśmy zaskoczyć i tak dalej, no ale to nie była kwestia 2-3 spotkań, tylko my po prostu zagraliśmy świetną rundę i to nie był przypadek, więc w mojej ocenie trener potrafi, tylko no gdzieś to się zacięło, ale co się zacięło, to nie wiem, bo ciężko mi, już nieraz sobie siedzę i myślę, co tu mogło się brzydko mówiąc zjebać, że to po prostu nie funkcjonuje, gdzie teoretycznie w jakimś tam stopniu, może marginalnym, ale jednak tą kadrę poprawiamy, chociaż uważam, że transfery na ten moment okej, no jest Kerk, który prawdopodobnie powinien być piłkarzem wiodącym w tym zespole, no ale do tej pory tak naprawdę te transfery no nie powalały, umówmy się, Alvarez to jest jedyny zawodnik, który naprawdę wnosi coś do tej drużyny takiego pozytywnego, coś, co na pewno można nazwać dużą zmianą na plus względem chociażby Julka Letniowskiego, który przychodził do nas jako zawodnik, który potrafi wykonywać rzuty karne, strzelać z dystansu i tak dalej, i tak dalej, a w Widzewie tego w ogóle nie było, no i przede wszystkim miał mieć otwierające podanie. Tak, i teraz dodatkowy argument. Ja tylko skończę, Andrzej, myśl, ja tylko skończę tutaj z tymi chłopakami, którzy do nas doszli i tak naprawdę w mojej ocenie tylko Alvarez jest takim zawodnikiem, który naprawdę dał pozytywną energię w środku pola, reszta to jest tak naprawdę melodia przyszłości albo zmiana 1-1, no bo tak jak tutaj zgadzam się ze Sławkiem, że Silva to jest gość, który to nie jest żaden zawodnik, który jest pół raza lepszy czy ćwierć raza lepszy od Martina. Dla mnie to jest gość na podobnym poziomie, różnica na plus to jest tylko, że jest młodszy i to tyle. W defensywie przede wszystkim w mojej ocenie nie zrobiliśmy żadnego progresu, przeszliśmy na system, w którym
nasi piłkarze nie czują się lepiej, przede wszystkim nie mają do tego predyspozycji. I moje zdanie jest takie, że dlatego diametralnie gorzej wyglądamy w obronie, bo po prostu taki Patryk Stępiński na bocznym obrońcy nigdy się nie wyróżniał jakoś mega. Zresztą każdy mu tutaj przewidywał koniec kariery w Widzewie na tej pozycji, to trener Niedźwiedź go odkurzył na środkowym prawym. I tak samo Fabio Nunes nie jest żadnym lewym obrońcą, który potrafi bronić. I, no i dlatego tak wyglądamy, jak wyglądamy z zespołami, które potrafią sobie poczekać na swoją okazję, potrafią wyczekać przeciwnika i my zawsze gramy w ten sam sposób. Trener Niedźwiedź stara się raczej grać swoje i ja to doceniam, bo fajne jest, że my chcemy narzucić swój styl, ale no, jesteśmy bardzo łatwi do przeczytania w tej sytuacji i to na pewno martwi, ale kadrowo na pewno nie powiedziałbym, że jesteśmy zespołem, który się jakoś mocno rozwinął. Jeżeli Kerk będzie w formie i przyjdzie tutaj przynajmniej ze dwóch obrońców, mówię o jednym środkowym i jednym na bok, ale z prawdziwego zdarzenia mówię o ludziach do pierwszego składu, to wtedy naprawdę trenera Niedźwiedzia mogę ocenić faktycznie negatywnie, jeżeli dalej by to tak wyglądało. A na ten moment to te transfery w żaden stopniu nie, jakby no procentowo ta drużyna na moje względem tego, co było w poprzednim sezonie, to nie jest dużo lepszy zespół, a nawet nawet tego nie widać po wynikach, może po punktach ktoś powie, że jest ciutkę lepiej, ale po grze no, mnie ten Widzew już tak nie cieszy samą grą w sobie i jednocześnie też mam wrażenie, że po prostu gdzieś coś się zacięło i niekoniecznie potrafimy znaleźć na to receptę, tak jak potrafiliśmy zaskakiwać po prostu nastawieniem, ofensywą, wybieganiem, motoryką, tak teraz została motoryka, a pomysł się zaciął na Bartku Pawłowskim. Mam wrażenie, że jedyny pomysł na to, co my zrobimy z przodu, to jest, a Bartek na pewno coś zrobi. A kiedy Bartek jest pod formą, a teraz chyba taką jest, no to niestety ten zespół po prostu nie funkcjonuje. Tak, i argument za tym, żeby Janusza zostawić, jest też taki ważny, że jak weźmiemy sobie formację środkową, no to teraz jak Kerk potrenuje, no więc trzeba mu dać trochę czasu, tak? No to zobaczcie, no to my mamy Bartka, mamy Frana, będziemy mieć obok Frana Kerka, będziemy mieć Ernesta, czy tam kogoś na prawej, Marka jako czyszczącego, defensywnego, no to sorry, to tutaj to tu nie można podnieść zarzutu, że tu kogoś brakuje jak na nasze warunki, prawda? Czyli ta formacja będzie miała optymalny na widzewskie warunki skład. No i ten transfer Sebastiana, którego jak rozumiem Janusz chciał, sztab go chciał, klub go chciał, ciągnął się jak Western Spaghetti. Kilka miesięcy to trwało, w końcu się wydarzyło. Więc argument, żeby zostawić Janusza, jest taki, że no okej, okay, w środku pola nie będzie już wymówek. Już nie mamy kontuzji, mamy zmienników, mamy optymalnych ludzi. I zobaczmy, co jest w stanie wykrzeszać z tego z przodu trener. No a co do obrony, to się zgadzam. No, tam na pewno wzmocnienia są wymagane wcześniej czy później. No ale nie masz wrażenia, że w ogóle klub jakby patrzy pod kątem, nie wiem tak naprawdę kto ocenia, szczerze mówiąc już jest późno, ale jak sobie tak myślę, to nie chce mi się wierzyć, że trener Niedźwiedź nie widzi tutaj problemu w defensywie. Naprawdę, no bo jeżeli u nas w klubie nie widzą tego, ja nie mówię, że każdy kibic zna się na piłce i każdy kibic powinien, znaczy inaczej, kibic powinien mieć prawo do tego, żeby sobie ocenić swój zespół i swoją ukochaną drużynę i to jest normalna postawa, ale kompletnie nie rozumiem postawy klubu, wręcz twierdzącej o tym, że my nie potrzebujemy wzmocnień w linii defensywy. To jest w ogóle dla mnie jakiś paradoks, bo mam wrażenie, że no chociażby ta bramka teraz ze Śląskiem na 1-0 w tą uliczkę, to zachowanie względem Esposito kilkukrotne, no to pokazuje, że my nie jesteśmy pewni w tej formacji. Ci zawodnicy po prostu jakby nie czują bluesa w obronie. No nie wiem, być może to jest kwestia tego, że graliśmy przez dłuższy czas trójką z tyłu i jakby przestawienie się na tą czwórkę, na tą dwójkę środkowych w jakiś sposób negatywnie się odbiło. No mi się ten system nie podoba, przyzwyczaiłem się do trójki, było więcej polotu z przodu,
Mam wrażenie, że też było mimo wszystko więcej asekurowania się wzajemnie w defensywie. Chodzi mi o tą trójkę środkową. Przede wszystkim Patryk Sępiński wyglądał dużo lepiej. No, w mojej ocenie było więcej plusów niż minusów. Teraz widzę więcej minusów. Być może ta formacja jest ok, ale nie wtedy, kiedy zawodników nie masz pod to. I tu jest duży problem. No i nie ma ławki. No, jedna kontuzja, jedne kartki. I kto ma grać u nas? Przecież my nawet nie mamy nominalnych sześciu obrońców gotowych do gry, gdzie dwóch mogłoby wskoczyć, gdyby jeden wypadł z kontuzją, a drugi z kartkami. Po prostu nie mamy ławki. Oddaliśmy dwóch obrońców, Czorbę i Martina, wzięliśmy jednego, jesteśmy krótcy. I to był dla mnie też zaskakująca informacja. Zresztą to u nas chyba, Janusz, na Rumie to pamiętam, ktoś go tutaj cisnął, czy on się komfortowo z tym czuje. No i to było dla wszystkich zaskakujące, że powiedział, że transfer nie jest jakiś priorytetowy do obrony kolejny. No. To jest niezrozumiałe. Tak, to ja się pytałem trenera, czy materiał ludzki, który mamy, jest odpowiedni do tego, by grać czwórką z tyłu. Dokładnie. On powiedział, że tak. Dokładnie tak. No i co, i wy się z tym zgadzacie? Bo ja, no jak, nie. Jak sobie patrzę, to Szota to jest taki gość, mam wrażenie, że Szocik to jest taki gość, z którego można zrobić poważnego obrońcę, ale on musi mieć gościa, od którego się będzie uczył, od kogo on ma się uczyć. I jakby defensywa to jest taka newralgiczne miejsce na boisku, gdzie naprawdę musisz mieć kogoś z doświadczeniem. My nie mamy nikogo. Umówmy się, Patryk Stępiński to jest człowiek, który większość swojej kariery spędził jako prawy obrońca i gdyby nie trener Nieźwicz, prawdopodobnie z całym szacunkiem dla niego bujałby się gdzieś tam po pierwszoligowych boiskach, tak myślę, albo gdzieś jakieś ogony w ekstraklasowym zespole, który walczyłby o utrzymanie. No nie wiem, jakby ta kariera się potoczyła, ale pamiętacie na pewno wszyscy ten moment, kiedy Patryk tutaj grał u nas na prawej stronie i raczej chcieli wszyscy tutaj odejścia Patryka. No to trener Nieźwieś zrobił taki ruch, a nie inny, że wydobył z niego wszystko, co najlepsze i to się sprawdziło. I teraz jest powrót trochę w te rejony, które nie dawały nic kompletnie z jego strony. I oczywiście ja go szanuję, bo jest naszym kapitanem i kibicem Widzewa i to jak najbardziej trzeba szanować i cieszyć się, że mamy takich ludzi w zespole. Ale no, kurczę, no, przechodzimy na system, który w mojej ocenie, ale myślę, że kibiców jest dużo takich z takim głosem, że po prostu wyglądamy gorzej. No może personalnie jest podobnie jak w poprzednim sezonie, ale no po prostu dopuszczamy do sytuacji, nie wiem, no nie patrzę na Instat, nie patrzę na te wszystkie statystyki, ktoś pewnie napisze, że statystycznie wyglądamy lepiej, że dopuszczamy do mniej sytuacji i tak dalej. Być może tak jest, tylko że kompletnie to się nie przekłada na to, jak wyglądamy wizualnie, bo statystyki statystykami, ale to nie statystyki grają, tylko gra to, co widać gołym okiem i po prostu no, sytuacje z wczorajszego meczu, gdzie my byliśmy tak bierni w tej obronie, to naprawdę aż oczy krwawiły i no, ja sobie nie wiem, żeby to trwało tak wiecznie. To po prawej stronie, co tam się działo wczoraj, to żałość było to oglądać. No, wiemy wszyscy chyba, że potrzebny jest doświadczony obrońca. Ktoś taki, tak jak kiedyś Kazik Węgrzyn przyszedł do Widzewa, który tam postawił tą obronę do pionu. Ktoś taki jak Glik, na którego nas nie stać, ale i który prawdopodobnie już kontuzje go nie odpuszczą. Ale taki obrońca jest niezbędny, no i wtedy tacy ludzie jak Serek, jak Żyro będą w stanie się też rozwinąć przy bardziej doświadczonym obrońcy, nauczyć czegoś. Andrzej, jedna rzecz, przepraszam, że ci przerwę. Jeżeli teraz wzięliby obrońcę do tej czwórki, prawda, czyli dwójki środkowych, to podkopaliby tak naprawdę swój autorytet transferowy, bo ten Silva musiałby usiąść. No tak, ale to jest nieuniknione, że wiesz, masz 19 meczów na wiosnę, masz Puchar Polski, dojdą ci kontuzje, dojdą ci kartki, to musiał pewnie by usiąść, no ale to wtedy wyrównalibyśmy stan osobowy do poprzedniego sezonu, tylko w nominalnych obrońcach, nie?
No zgadza się, no bo każdy chyba zdaje sobie sprawę, że my szotę chcemy wyeksportować, tak, a jest gdzieś tam się to zawsze tak przewijało, nie? Że szota to jest taki zawodnik obok Terpiła, którego można ładnie wyeksponować, pokazać, że potrafi, że jest rozwojowy i gdzieś go tam sprzedać z zarobkiem dla klubu, więc wątpię, żeby tutaj szota miał siedzieć. Oczywiście wiadomo, jakby był grubo pod formą, to i Ronaldo usiądzie, jasna sprawa, czy tam Messi, ale za najlepszych czasów, ale no po prostu w mojej ocenie w tym systemie ściągnęliśmy Silvę, który nie jest gorszy ani lepszy od Martina, tak się wydaje, no ale to chyba nie na tym polega budowa zespołu, prawda? No jeżeli tam jakąś kością niezgody był kontrakt, Martin chciał podwyżkę, pewnie sztab wyskautował sobie zawodnika o podobnych umiejętnościach za x razy mniej, albo za kwotę x, która jest sporo mniejsza i przeliczyli sobie to na wartość po prostu drużyny, że ani ona nie spadnie, ani nie podwyższy, a kontrakt będzie niższy, no to wzięli to jako plus. No tylko, że w mojej ocenie zespół nie powinien się tylko opierać na tym, żeby nie płacić za dużo, ale też żeby ta jakość była. No, jeżeli my będziemy funkcjonować tylko w tych obszarach, że zawodnik nie ma być drogi, no to ten zespół nigdy nie zrobi rozwoju. No tacy zawodnicy jak właśnie Szota, którzy naprawdę mają potencjał, tak mi się przynajmniej wydaje, no to od kogoś muszą się uczyć, tak? No musisz mieć gościa, który jest w stanie tych młodych chłopaków pokierować, pokazać, złapać trochę za mordy w tych kiepskich momentach, być takim trochę boiskowym ojcem. No obrona to jest bardzo newralgiczna strefa i musisz mieć człowieka, który potrafi tych ludzi sobie zjednać i pokazać, no, takiego dobrego wujka, nie wiem jak to inaczej nazwać, my takiego człowieka po prostu nie mamy. No musisz i wiesz, konkurencja w formacji jeszcze nikomu nie zaszkodziła, to z ogóle wszystkim wychodzi na dobre, nawet zobacz u nas paradoksalnie, a może nie, Jordi zaczął lepiej grać, jak ma konkurenta, jakim by tam Rondić nie był graczem do tej pory. Jednak Jordi gra lepiej na początku tej rundy niż grał pod koniec poprzedniego sezonu. To nawet nasz widzewski przykład pokazuje. Wiesz co, no Jordi to też jest, kurczę, to jest taki specyficzny temat, bo Jordi z jednej strony fajnie, bramka w derbach, druga nieuznana, też mega strzał. Dał nam remis w Zabrzu, czyli tak naprawdę zapewnił nam 4 punkty, mega sprawa, też miałem nadzieję, że się odkręci, ale docelowo... Dwie asysty. Słucham? Dwie asysty tak, też ma. Ale docelowo to też uważam, że nie jest zawodnik pod to, co trener Niedźwiedź chciał grać, bo trener Niedźwiedź mam wrażenie, że jeżeli my mamy grać atakiem pozycyjnym, a tak to przynajmniej wygląda z reguły, to bardziej pod nas pasuje taki gość jak Exposito, a nie Jordi, który w mojej ocenie pasuje wręcz na granie z kontry, taki trochę angielski futbol, to znaczy wiesz, kick and run, on jest szybki, dynamiczny, silny i on naprawdę w tym się sprawdza, w ogóle w tamtym sezonie miał parę takich bramek, gdzie dostawał piłkę gdzieś tam z głębi boiska i on się pościgał i wywalczył coś z korzyścią dla drużyny, natomiast jeżeli chodzi o granie właśnie w ataku pozycyjnym, to my wtedy go kompletnie nie potrafimy wykorzystać. On wczoraj na przykład z tym Śląskiem to biegał po tym boisku i kompletnie nie wykorzystywaliśmy go. On po prostu był bezproduktywny. Bezproduktywny, tak. Jak dziecko we mgle, kompletnie nie pod to, co Śląsk przygotował pod nas. Byliśmy po prostu nieprzygotowani taktycznie. Albo inaczej, byliśmy przygotowani na pewne rozwiązania, natomiast Śląsk, trener Magiera, może nie Śląsk, ale trener Magiera to tak skontrował, że Jordi po prostu no, do momentu, kiedy był i tak dalej, no to wyglądał jak dziecko we mgle i ja bym chciał, żeby strzelał, ale też no, mam wrażenie, że kompletnie jakby gramy zupełnie przeciwne to, do czego on jest stworzony. No więc cała drużyna wyglądała jak dzieci we mgle we wczorajszym meczu, także on akurat się nie wyróżniał ani na plus, ani na minus, ale że już jesteśmy po północy, to ja może tak już tak kwestią końcówki was zapytam, czy wy widzicie jeszcze możliwość wprowadzenia tego mitycznego stopera w tym okienku, czy według was już to okienko mamy raczej zamknięte, jeśli chodzi o zawodników, którzy przyszli do nas, bo przyznam szczerze, że jak tam ucho się gdzieś przytknęło, to jeszcze słychać o jednym odejściu z Widzewa, oprócz Normana.
jakieś tam plotki gdzieś krążą na temat Szechu, którego zmiana też swoją drogą katastrofalna. I ten facet nie daje nam nic, już jest rok w Widzewie, pokładałem w nim jakieś tam nadzieje, bo widziałem, że piłkarsko może wyglądać chłop fajnie, ale no tak z Jurkiem Letniowskim, w którego bardzo długo wierzyłem, już moja wiara niestety zmalała prawie do zera, jeżeli chodzi o Szechu. No ja szybko, krótko, jeżeli nie ściągniemy żadnego obrońcy, to będzie to dramatyczna postawa sztabu, jeżeli chodzi o odpowiadającego za transfery. Uważam, że jakby to jest na ten moment, to jest w ogóle must have, jeżeli tutaj nie mówię o uzupełnieniu, tylko mówię o człowieku do pierwszego składu. Tutaj jest potrzebny człowiek z doświadczeniem, nie z wiekiem sprzedażowym, tak jak tutaj się u nas często słyszy, że potrzebujemy mieć ludzi, którzy gdzieś tam będziemy mogli sprzedać, jeżeli na ten moment nikogo nie sprzedaliśmy. Nie zapowiada się, żebyśmy mieli to zrobić, więc chciałbym, że jeżeli tego nie robimy, to fajnie by było, żeby przyszedł ktoś właśnie, ktoś doświadczony pokroju, taki Marek Hanusek, ale w obronie. Ja wiem, że tutaj pewnie myślimy sobie i pewnie trener Niedźwiedź też zakłada, że jeżeli przydarzy się taka sytuacja, to tak jak kopią w poprzedniego sezonu, Marek zagra na tej defensywie, ale to chyba nie na tym polega, żeby rzucać piłkarzami z lewej do prawej. No i wtedy nie ma szóstki, no tak? Właśnie. No to też jest kolejna sprawa, bo tu było też dylemat chyba, nie? Czy bierzemy taką dychę, czy bierzemy szóstkę, tak? Więc jakby no w mojej ocenie, jeżeli nie przyjdzie taki obrońca, to będzie samobój. I nie dlatego, że teraz sobie nie poradzimy, tylko właśnie dlatego, że tak jak wspominaliście, te kartki, kontuzje i chuj wie co jeszcze się przytrafi, nie daj Boże złego, i po prostu nie będzie kim grać, no a okienko nagle się dla nas w środku sezonu nie otworzy, tak? I nie powie, słuchajcie, no dobra, daliście dupy, myśleliście, że macie kadrę dobrą, ale jednak ta kadra nie dojeżdża, zrobimy wam okienko pogodowe na 2 dni, bierzcie kogo chcecie. No tak to nie będzie wyglądać i dlatego mam nadzieję, że po prostu tutaj, dyrektor Wichniarek przede wszystkim ma taką moc, która potrafi przemówić do rozumu, bo nie wierzę, żeby tutaj nie widzieli ludzie, którzy gdzieś tą piłką się zajmują wiele lat, nie widzieli ubóstwa w tej strefie, jaką jest defensywa, i mam nadzieję, że dyrektor Wichniarek po prostu ma jakieś tutaj troszkę więcej do powiedzenia i pociągnie za sznurki, żeby coś więcej zrobić w tej materii, no bo nie chce mi się wierzyć w te mityczne finanse, no po prostu nie chce mi się w to wierzyć. Dlatego bardzo bym liczę na to, że tutaj pojawi się taki człowiek, który nas troszkę na wyższy poziom wprowadzi, a tym bardziej, że te spotkania, no tak jak tutaj Andrzej wspominał, ten terminarz na początku nie był jakiś bardzo trudny, i no będą spotkania coraz, myślę, że cięższe. Teraz ta Legia nieszczęsna, kibicowsko mega fajna, ale piłkarsko wiadomo, że będzie mega ciężko, i no jak sobie tak teraz porównuję tą Legię ze Śląskiem, no to kurczę, no nie widzę tutaj pozytywów raczej ani w wyniku, i to mnie martwi mega, no dlatego ja bym chciał... No wygląda, że możemy spaść pod rozpędzone pendolino niestety w niedzielę. No tak, no dlatego ja bym mega chciał obrońcę i szóstkę, tak naprawdę, jak już bym miał mówić, co ja bym chciał, to chciałbym środkowego obrońcę, no i chciałbym szóstkę dla Marka Hanuska, bo Marek też ma czasami gorsze momenty, a tak jak Sławek tu wspomniał, jakby miał Szechu odejść, no to kto tam za niego będzie wchodził? I to mówię o człowieku... No nie ma właśnie, ale ten stoper to taki naprawdę, no tutaj trzeba powiedzieć, że to jest taki must have, nie? Według mnie też, i od początku tutaj wałkowaliśmy w Red Roomie, że przydałby się jakiś przysłowiowy już generał tej formacji obronnej, taki gość, przy którym właśnie nawet Serek Szota mógłby rosnąć, czy Mateusz Żyro w drugiej kolejności, no bo umówmy się, no bo generalnie, no potrzeba mieć piłkarzy, jeżeli mamy sprzedawać zawodników, to też potrzebujemy ludzi z doświadczeniem na jakimś poziomie, żeby ci młodzi, nazwijmy to ci sprzedażowi, mieli przy kim się ogrywać, tak? I, no z przodu i od kogo masz Bartka, prawda? W środku masz Marka. No tak, masz Bartka. Dojdzie pewno doświadczony Kerk, tak?
Więc nie wiem, no wyobrażam sobie, że taki młody tkacz może też się od kogoś na przykład nauczyć. Ale obrona jest słabo. No ale ja no, nie widzę zawodnika, od którego Serek Szota mógłby się cokolwiek nauczyć w tej formacji defensywnej w tej chwili Widzewie, tak? A to jest jedyny piłkarz, że tak powiem, rokujący w tej chwili rozwój no tak, w tej tak, formacji. No, oczywiście Widzewie, tutaj Patryk tak? Stępiński ma doświadczenie, ale nie o takim doświadczeniu mówimy. No tak, to już mówiliśmy wielokrotnie. No, Patryk już praktycznie kończył swoją przygodę z Widzewem jako prawoobrońca po przyjściu trenera Niedźwiedzia. Nastąpiła jego reaktywacja, przyszliśmy na trójkę. Patryk wyglądał fenomenalnie w tej trójce. Czasami ratował wręcz nam tyłek w niektórych meczach. I to naprawdę wyglądało super. No, ja też nie jestem zwolennikiem tego ustawienia czwórką. Uważam, że powinniśmy dalej szlifować. Czasami mam wrażenie, że trener trochę pod wpływem opinii publicznej o tych gadkach, które też już to powtarzaliśmy na Red Roomie, gadkach, że jesteśmy rozczytani i tak dalej. No, mnie to zawsze bawiło i śmieszyło, ja mówiłem wielokrotnie, każdy wie jak gra Guardiola i co z tego, że wiedzą. Po prostu my potrzebowaliśmy wymieniać sukcesywnie ogniwa w tej drużynie, wymieniać piłkarzy na lepszych, żeby ten system był coraz bardziej doskonały, żeby go ulepszać i to wszystko, tak? Uważam, że ten system był dla nas bardzo fajny i ja też wolałem Widzew. Zdecydowanie grający trójką, aczkolwiek wiem, co mówi trener, że my możemy płynnie przechodzić. Faktycznie w czasie gry ten system jest często zmieniany, inaczej wyglądamy jak atakujemy, inaczej jak bronimy. No natomiast no widać, przecież każdy widzi, tak? Że ta prawa nasza strona jest martwa, no. Taki mecz na przykład w Zabrzu, no pierwszy przykład, że coś się zaczęło dziać, jakieś piłki zaczęły latać w pole karne z tego sektora boiska, jak wszedł Mato Milosz, tak, który jest zdecydowanie bardziej usposobiony ofensywnie niż Patryk Stępiński, więc gramy cały czas tą lewą stroną w większości, Fabio, no i to też dla rywala jest łatwe do rozczytania, tak, skoro ktoś widzi, że Widzew jednak większość akcji prowadzi lewą stroną. No, dla mnie osobiście, jeżeli przyszedłby tutaj człowiek właśnie taki generał do defensywy, no to myślę, że tutaj mogłoby się dużo dobrego zadziać, bo kurczę, no my nie mamy może bardzo złych zawodników, ale tutaj nie ma człowieka, który właśnie by nakreślił pewne działania w defensywie. Jeżeli już się uparliśmy na tą czwórkę z tyłu, no to też tutaj ten prawy wahadłowy, prawy obrońca w postaci Patryka Stępińskiego, no nie do końca mi pasuje. Dużo bardziej go wolę na środku, bo przede wszystkim był mobilny, zwrotny, kompletne przeciwieństwo takiego typowego środkowego obrońcy. Ja na przykład wolę takich obrońców. Oczywiście też rozumiem, że musimy mieć wieżę, no bo ktoś te pojedynki główkowe wygrywać musi. Każdy pamięta ten mecz z Puszczą, prawda? Co tam się działo w ogóle w tym polu karnym. No ale taki Patryk Stępiński, trochę taki oczywiście z zachowaniem wszystkich norm i skali, to taki trochę Cannavaro, bo przecież Patryk nie jest jakiś mega wysoki, Cannavaro też nie, czyli szybki, zwrotny. W środku obrony dobrze jest mieć takiego zawodnika, który po prostu jest wszędzie. W tamtym sezonie było dużo takich sytuacji, gdzie gdzieś tam wysoki nasz stoper w postaci Czorby z początku gdzieś tam się przewracał, ta koordynacja już nie taka jak u zawodnika niższego, a Patryk doskakiwał i blokował strzał, który często leciał w bramkę. No i ja po prostu, no dla mnie to był gość, który w środku obrony na pewno był priorytetowym wyborem. No i teraz to wręcz bym powiedział przeciwnie, że gdyby był trochę ciut lepszy zawodnik na prawą stronę, bardziej regularny, to w ogóle tutaj nie byłoby tematu. Dlatego no, jeżeli z zawodnika wiodącego z poprzedniego sezonu przechodzimy na system gry, który kompletnie go obnaża wszystkie jego słabości, no to coś jest nie tak. No tak samo, tak jak wspominaliście o tych transferach, że były dokonywane pod trójkę i być może trener gdzieś tam pod naciskiem właśnie tych komentarzy, że powinniśmy coś zmienić, bo tłuczemy cały czas to samo, że po prostu nie potrafimy się dostosować do tego, co się dzieje na boisku. Czasami tak było, faktycznie. Tylko
to właśnie celnie Zizu powiedział, że gdybyśmy też zmieniali konkretne ogniwa na zawodników dużo lepszych, którzy dają dużo większą jakość, którzy dają procentowo po prostu większą szansę na powodzenie danej sytuacji. Nie wiem, no zawodnicy, którzy podają 80% celnych podań do przodu, nie do tyłu, a zamieniasz na zawodnika, który statystycznie ma 85%, to na skalę całego zespołu, wymieniając konsekwentnie takie ogniwa słabsze, po prostu to się przekłada na jakość. I jeżeli my byśmy zmieniali zawodników tych najsłabszych na coraz lepszych, a nie jeden do jednego, tak jak w postaci Martina do Silwy, no to ten zespół pewnie by wchodził na coraz wyższy poziom i ta trójka z tyłu by sobie radziła coraz lepiej, a tak zmieniamy system, którego w mojej ocenie uczymy się cały czas, bo to takie korpo gadanie, że możemy sobie płynnie przechodzić, to ja jestem w stanie uwierzyć, ale w poważnej lidze, a nie w takiej lidze, jaką jest Polska. I tym bardziej zespół, który jest cały czas w produkcji, a takim na pewno jest Widzew, to jakby no na tym poziomie to przechodzenie i mówienie, że my sobie poradzimy, no nie kupuję tego, bo my sobie nie opanowaliśmy do końca jednego systemu. Z przodu było fajnie, natomiast wiele było do poprawy i uważam, że tu po prostu należy szlifować to, co już nam w pewnym momencie dawało naprawdę fajne wyniki, przede wszystkim ładną grę dla oka. Cała Polska mówiła o Widzewie, który potrafił grać z najlepszymi, jak równy z równym. Pojechaliśmy do Warszawy, zrobiliśmy najlepszy wynik od lat, zagraliśmy świetny mecz u siebie z Pogonią Szczecin. Praktycznie jedyny blamasz, który zaliczyliśmy, to był nieszczęsny kurwa wynik w Zabrzu, gdzie przegraliśmy 3-0 w tamtym momencie, kiedy nam naprawdę nieźle szło. I dlatego jestem zdania, że powinniśmy iść w tą drogę, która dawała nam naprawdę fajną grę i punkty. I wymieniać te ogniwa, no a okienko transferowe pokazało, że tych transferów, które przyszły do Widzewa, no to nie do końca wniosły to, co miały wnieść. No tak jak Sławek tu powiedział, no Szechu nie dojechał, tak? Kompletnie. Hansen, tutaj nie wiem do końca jak było, jak jest, ale trzeba sobie powiedzieć, że Hansen nie został wykorzystany tak, jak mógłby zostać wykorzystany. Jestem przekonany, że to był gość, z którego można było mieć pociechę. Oczywiście wielu powie, że no miał przecież okazję i tak dalej, ale ja dalej twierdzę i jestem przekonany, że to jest gość, który w niejednym zespole w Ekstraklasie pokazałby dużo więcej, no bo pokazał parę razy technicznie, to był naprawdę no zawodnik, myślę, że na poziomie Bartka jak nie wyżej, a być może po prostu mu nie pasował klimat, nie wiem, może jakiś konflikt z trenerem, może po prostu nie widział trener na niego pozycji, ale my naprawdę transferów takich na plus na przestrzeni tego całego czasu, to my zrobiliśmy, no nie wiem, może ze dwa, ten Kerk i Alvarez, i mam wrażenie, że ten Kerk to jest taki trochę wymuszony już, bo już kibice zaczęli się tu trochę burzyć, już nawet ci najwięksi optymiści zaczęli pisać nie tylko na Twitterze, ale ogólnie, że to już zaczyna trochę, brzydko mówiąc, wkurwiać, że drużyna się nie rozwija, że nie wspieramy trenera transferami. I pojawia się ten Sebastian i oby to był transfer na plus, taki człowiek, który nas wniesie na nowy... No a swoją drogą to ja powiem ci, że ja nie zazdroszczę temu Sebastianowi, nie? Bo tutaj pokładane takie nadzieje, no, że tak. Chłop ma taki trudny plecak, no już zarzucony na dzień dobry, że... Wiesz no, że naprawdę. Sebastian tak naprawdę, to przecież żeśmy sobie gadali, no to jest gość, który przychodzi z ligi, no poważnej, tak? Umówmy się, tak? To nie są jakieś ogóry. To, że miał kontuzję, to, że gdzieś tam miał słabszy sezon, no ale no, przychodzą zawodnicy z Polski, wiodący w Ekstraklasie, idą do Bundesligi drugiej nawet i nie robią takich liczb, jakie on robił, prawda? No tak, on miał double-double, nie? No. Jednak nie, wiesz, w drugiej Bundeslidze, no to nie w kidmuchał. No przecież tacy zawodnicy z Lecha odchodzący do drugiej Bundesligi gdzieś tam, no to często gęsto sobie nie radzili, oczywiście grają, ale no naprawdę liczby gość robił niesamowite i nie ma co tutaj gadać, że na pewno jakość piłkarską ma. Tylko pytanie, czy my to będziemy potrafili wykorzystać. No ty wspomniałeś o stałych fragmentach i to na pewno jest... ja nie wiem, te stałe fragmenty u nas to w ogóle jest jakiś kurwa... mam wrażenie, że jak ja zobaczyłem pierwszy raz trenera Niedźwiedzia i te... Nie wiem, czy pamiętacie, tam było kilka takich rozwiązań taktycznych, że ja oczy otwierałem szeroko i nie wiedziałem, co się dzieje. I mówię, i pamiętam jeszcze trener Niedźwiedź powiedział taki frazes, że na każdy mecz będzie starał się przygotować coś nowego i faktycznie przez jakiś czas tak było.
Ale później... No straszny regres, nie? Trzeba przyznać, że regres mamy w tym, no, tutaj, w tym sektorze straszny. To mnie właśnie dziwi, że my kompletnie w ogóle, tak jak mówiłeś wcześniej, że my, że te słabsze zespoły, właśnie, no my jesteśmy zespołem słabszym, no nie ma co tutaj, nagle niektórzy nas to zaczęli ustawiać na 8, 7, 6, a tak naprawdę po tych transferach, co my na dzień dzisiejszy zrobiliśmy, to nie jesteśmy jacyś dużo mocniejsi. Oczywiście Sebastian i Fran Alvarez, do tego jeżeli doszedłby środkowy obrońca, to można powiedzieć, że okienko jest udane, oczywiście jeżeli wszyscy wypalą, ale no jesteśmy zespołem przeciętnym i na ten moment nic nie wskazuje, żeby nagle się miało coś zmienić, natomiast stałe fragmenty to na pewno zawsze są, to jest zawsze broń tych właśnie zespołów takich nietopowych, no nie jesteśmy zespołem topowym, który potrafi sobie kreować mnóstwo sytuacji i przede wszystkim je wykorzystywać, bo z tym mamy też problemy i no stały fragment to zawsze jest taka rzecz, która czasami daje punkty i to nawet 3, no mało jest takich meczy, gdzie jakaś główka po rzucie rożnym, no po prostu no takich sytuacji meczów na najwyższym poziomie jest bardzo dużo. A ja nie pamiętam, żebyśmy wygrali mecz dzięki stałemu fragmentowi. I to mnie mocno, nie to, że boli, ale dziwi. No tak, tak. Ten stały fragment to jest taka pięta Achillesa w naszym wykonaniu. Trener, tak jak już mówiłem wcześniej, nawet się wypowiedział na konferencji w tym temacie. Miejmy nadzieję, że coś się ruszy. No i co? Chyba będziemy powoli kończyć. Już grubo po północy. Widzę, że Piotrek Sidek cały czas trzyma mikrofon, nic się nie odzywa. Nie wiem, czy usnąłeś? Jestem, nie usnąłem cały czas. Pozdrawiam wszystkich w niedzielę. No dawaj, ostatnie słowo, tak? Ogłoszenia parafialne. Na niedzielę. Słowo na niedzielę. Piotrek Zidek. Słowo na niedzielę. Dobra. Dramatycznie? Nie, dla mnie nie dramatycznie. Mówiłem, że mecz będzie bardzo ciężki ze Śląskiem. Potem jak widziałem, jak Śląsk gra z Lechem, no to mówiłeś sam Zizu, że nie, no byś tak aż tak strasznie bardziej optymistycznie patrzysz. No to ci pokazali, jak bardzo optymistycznie. Natomiast przegraliśmy. Ale Piotr, już miałem podstawy, tak? Po wygranych derbach, po umiarkowanie niezłym meczu w Zabrzu, myślałem, że ta krzywa będzie rosła, wiesz, nie? Uwaga, ciekawostka. Rozmawiamy o piłce nożnej. Może to jest tak, tak tylko powiem, że to jest piłka nożna, gdzie można wygrać, przegrać albo zremisować. I uwaga, kolejną ciekawostkę podam. Jeszcze nie raz przegramy. A możemy się zaskoczyć i z Legią możemy na przykład wygrać mecz albo zremisować. Może być bardzo różnie. Także tak wygląda słowo na niedzielę. Natomiast prawda. Obyś miał rację, bo jadę, ty. Prawda jest taka, rzeczywiście. Rzeczywiście mecz. Rzeczywiście sytuacja wygląda w ten sposób, że mecz ze Śląskiem był najgorszy ze wszystkich od początku. Natomiast zdecydowanie bardziej zgadzam się też tutaj z wami, że my przegraliśmy, znaczy to Śląsk bardziej wygrał niż my przegraliśmy, bo nie to, że nas rozczytał, tylko po prostu strzelili szybko, ustawili sobie mecz tą bramką. Jakbyśmy myśleli tak, jak mówiliście, to by było może w drugą stronę. Natomiast trochę nas tutaj to, nie wiem, trochę psychicznie, trochę, no bo to takie parcie głową w mur, autobus i próby, które nie wychodziły. Nie to, że Jordi nie zagrał, tylko Jordi nie miał jak zagrać. Raz tam poszedł gdzieś w jednej, tak jak taki dzik fajny, ale doszedł do boku i nic dalej się z tym nie zadziało. Natomiast tak jak powiedział trener Magiera, oni wygrali jako drużyna. Dlatego, że oprócz umiejętności piłkarskich pokazali też takie dość mocne serce do gry i to każdy zawodnik tego Śląska. Natomiast Legia, nie wiem, czy uda nam się sytuacja taka, że zawsze te drużyny po pucharach wyglądają trochę słabiej w lidze, więc może to się uda. My może mentalnie nastawimy Piotrek, się tak, Piotrek, że... nam to się nigdy nie udaje, jak ktoś gra w pucharach. No, słuchaj, to jest coś takiego, że raz się uda... Znaczy, dobra, to teraz będziemy statystyką rozmawiać. Dla mnie statystyka nigdy nie miała najmniejszych szans. Znaczy, jakby wykładnikiem nie była. Natomiast
do meritum już kończąc, tak, bo w niedzielę, słowo na niedzielę, zaczynamy sobie taką sytuację. Jesteśmy kibicami drużyny jakiejś takiej fajnej, topowej, polskiej. Obojętnie, czy by tutaj wstawić Widzę, Wisłę, Legię, Lecha, no bo mówimy o typowych kibicowsko, tak, drużynach. I teraz struktury są jakieś. My chcemy, żeby to było najlepiej, jak to w ogóle, jak nie idzie. Ja w ogóle jestem zdania, że my gramy lepiej niż w zeszłym sezonie, bo w zeszłym sezonie mieliśmy dużo fuksa z wynikami. Jakbyśmy mieli teraz wyniki, w drugą stronę byśmy wygrali ten przedwczorajszy mecz już, to by teraz była w ogóle, no już dobrze nam idzie, już nastawmy się, co my tu zrobimy, jak tu wygramy z Legią. No, meczowi nieróżny, nierówny. Natomiast już kończąc, obojętnie, tak jak powiedziałem, wybrać sobie te drużyny z topu kibicowskiego i kibice, to przecież my chcemy, żeby tutaj było, to nie może być tak, żebyśmy przegrywali. Ty, tak jak właśnie taka retoryka, że musisz, tak jak Patryk pisałeś, musisz wygrać w derbach, must have, ktoś tam musi być, dupa, że musi. Tutaj na przykład nie chcą przyjść ludzie. Tak, do takich zespołów. Dlaczego Wisła nie potrafi zbudować? Dlaczego gra tak słabo? Dlaczego, nie wiem, teraz Lech mu nie idzie? To jest piłka nożna, tak? Wszyscy ludzie ze sztabów robią wszystko, co najlepsze w ich mocy, żeby te drużyny grały jak najlepiej, osiągały najlepsze wyniki. Nie zawsze to idzie. Jeden może nie wyjść, tak? Jeden czy drugi. Może mieć trochę regres zespół, przegrać kilka meczy nawet. A może też wygrać, to jest z drugą stronę. To nie można tak mówić, że teraz w ogóle my, kibice, ustawimy to wszystko i to będzie wszystko zajebiście i jak będzie szło, to będziemy... Nie no, ja generalnie uważam, że... wygramy z Legią. Mówię to, kurwa, jak tutaj jest niedziela. Słowo na niedzielę miałem powiedzieć, kurwa, nie znam się na niczym. Jedyny człowiek, który się tutaj zna i którego cenię jak najbardziej, to jest Maciek Winczewski. Jemu oddaję po prostu mega wszystko, bo jego każdy komentarz dla mnie to jest top. Kunik, niestety mój ulubiony zawodnik, zagrał gówno, no ale cały zespół zagrał gówno ze Śląskiem. Z Legią wygramy. Bo nie lubimy Legii. I to jest takie moje słowo na niedzielę. No to trzymam się za słowo, że wygramy. Tak, ja uważam, że wygramy i dopiero teraz wszyscy się zdziwią, tak? To nie zamarzy z rzeczywistości, ale będziemy mieć fajnie, bo wygramy z LKS-em i z Legią i będziemy mieć najważniejsze mecze do przodu. Zobaczycie. Oby, oby. Wszystkiego dobrego. No, no dzięki. Dzień. To co, będziemy chyba kończyć, tak? Mamy do pierwszej nocy. Ja nawet tego wywodu nie będę komentował. Ja wiem, że żenada, ale jebać Legię. Piotrek powiedział słowo na niedzielę. Będziemy kończyć. Przed nami pewnie dla wielu najważniejszy mecz sezonu. Może postaramy się jeszcze zrobić jakiś pokój przed